Dzień dobry. Szanowni Państwo, prosimy o wyjęcie swoich smartfonów i postępowanie zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Weźmijcie Państwo udział w ankiecie. Uwaga, nie jest ona anonimowa, ale nie musicie się Państwo martwić. Prosimy o wpisanie wyświetlonego na ekranie linku w przeglądarce. Następnie prosimy o kliknięcie na przycisk ankieta. Prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska i koniecznie niku, ewentualnie własnej szkoły. Prosimy o odpowiedzi na wyświetlone pytanie. Czy brałaś udział w jakiejś formie obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w przeszłości? Czy doświadczyłaś jakiejś formy cyberprzemocy? Jeśli doświadczyłaś jakiejś formy cyberprzemocy, zaznacz lub napisz jakiej. Ile godzin w ciągu doby spędzasz w sieci internet? Prosimy o przesłanie odpowiedzi. Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie i dziękujemy za udostępnienie swoich urządzeń. Właśnie staliście się Państwo ofiarami cyberprzemocy. Na szczęście to był tylko żart. Słyszeliście? Podobno dzisiaj ma być jakaś szczególna lekcja. Co? Jaka znowu szczególna lekcja? Będziemy o jakimś DBI gadać. O kurczę, chyba się nie nauczyłem. Co to jest to DBI? Wiesz co? To jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Jezu, ale kto to wymyślił? Jak zwykle, Unia. Chyba z inicjatywy Komisji Europejskiej, czy jakoś tak. A od kiedy? Od 2004 roku. Ale po co? Po to, żebyś miał się czego uczyć. Żebyśmy wiedzieli, jak się zabezpieczać. Co? W internecie. Poczekaj, jak czytam. O! Celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystania internetu. Jezu, Wojtek, znowu się wykułeś. Dzień dobry. Witamy w Zespole Szkół imienia Stanisława Staszica w Gąbinie na lekcji poświęconej bezpieczeństwie w sieci internet.
Temat dzisiejszej lekcji to Dzień Bezpiecznego Internetu. Działajmy razem. Głównym celem naszej lekcji jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystania internetu. Proszę pani, ale Wojtek już to mówił. Bardzo się cieszę, że jesteście przygotowani do zajęć. Nauka nie poszła w las. Kto jest, ten jest. Ideą nam przyświecającą jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo zarówno na poziomie szkolnym, jak i lokalnym, łącząc zaangażowanie rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka oraz wielu instytucji, w tym edukacyjnych, samorządowych, społecznych. Szanowni Państwo, kochani, dzisiejsza lekcja odbywa się pod czujnym okiem dyrekcji naszej szkoły oraz przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, starostwa powiatowego w Płocku. Czyli mamy hospitację. Hospitalizację? Hospitalizację to będziesz miał, jak pan profesor do ciebie podejdzie. Witamy na lekcji dyrektor zespołu szkół, panią Jadwigę Irenę Milewską, i prosimy o zabranie głosu. Szanowni Państwo, droga młodzieży, bardzo serdecznie witam na lekcji poświęconej obchodom Powiatowego Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole. Już jest to wydarzenie organizowane po raz piąty. Bardzo się cieszę, bo to taki mały jubileusz dzisiaj. Witam na naszej uroczystości panią wicestarostę Iwonę Sierocką. Witam pana Pawła Dymka, przedstawiciela Mazowieckiej Uczelni Publicznej. Witam pana Mariana Kucia, przedstawiciela Mazowieckiego Centrum MCDN, dokładnie, Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, taka długa nazwa. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli ze szkół, które zaszczyciły obecnością nasze wydarzenie, ze szkół powiatowych, ponadpodstawowych, powiatowych, jak i również ze szkół podstawowych, które przyjęły zaproszenie. Cieszę się, że jesteście dzisiaj z nami, że będziecie mogli uczestniczyć w tej fantastycznej lekcji. To, co przekażą wam prelegenci, to jest bardzo ważne, bo dzisiejszy świat to jest świat cyfrowy i w tym świecie cyfrowym dzieje się dużo dobrego, ale niestety też dużo złego. Nasze wydarzenie jest pod honorowym patronatem pana starosty płockiego Sylwestra Ziemkiewicza, jak i również Mazowieckiej Uczelni Publicznej i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. To już ładnie powiedziałam. Także jeszcze raz serdecznie witam, no i zapraszam na lekcję. Przeprowadzone na przestrzeni lat 2012-2021 w naszej szkole obchody Dnia Bezpiecznego Internetu okazały się wielkim sukcesem. Interesujące prelekcje i dyskusje, wartościowe warsztaty i szkolenia oraz porywające wystąpienia młodzieży pozwoliły zaistnieć naszej akcji w świadomości wielu uczestników. Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem Działajmy Razem znalazł się w gronie nagrodzonych przedsięwzięć 2020 roku w corocznym ogólnopolskim konkursie na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu, zaś w 2021 roku kapituła konkursu ponownie wyróżniła nasze przedsięwzięcie. W tym miejscu chcielibyśmy poprosić panią Iwonę Sierocką, starostę Płockiego, o zabranie głosu. Szanowna pani dyrektor wraz z kadrą pedagogiczną, szanowni prelegenci, szanowni państwo, droga młodzieży. Bardzo cieszę się, że od kilku lat obchodzimy w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu. Właśnie w tym dniu możemy zatrzymać się i przybliżyć państwu, że internet to oczywiście wiadomo coś dobrego, ale też czyhają różne niespodzianki niezbyt przyjemne.
Szanowni Państwo, nasze życie przechodzi bardzo szybko, postępuje do sieci, do internetu. Już od maleńkich lat dzieci posługują się smartfonami, tabletami i internetem. Także pandemia wywarła na nas zupełnie inne oddziaływanie, ponieważ nasza praca przeniosła się w większości jako praca zdalna, wasza nauka również jako nauka zdalna. Dzięki temu mogliście oczywiście mieć kontakt z rówieśnikami, dalej kształcić się, mieć kontakt również ze swoimi wykładowcami, ale też czyhały na was różne niespodzianki, niezbyt miłe. Coraz więcej robimy też zakupów w sklepach internetowych. Oczywiście, jak to mówię, internet jest bardzo dobry, ponieważ wiele możemy się z niego nauczyć, mieć takie korzyści, że mamy kontakt z innymi, ale też musimy uważać na to, co robimy w sieci, jak poruszamy, aby wszystko było bezpieczne. Dzisiaj myślę, że prelegenci będą Państwu przybliżać właśnie ten problem. I myślę, że możecie dużo wynieść z dzisiejszej lekcji, z dzisiejszych zajęć. Tego Państwu życzę. A Pani Dyrektor Jadwice Milewskiej, wszystkim nauczycielom oraz tutaj kadrze administracyjno-gospodarczej dziękuję za przygotowanie tego dnia w Zespole Szkół imienia Stanisława Staszica i życzę, żebyśmy zawsze bezpiecznie posługiwali się w sieci i w internecie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, nasza lekcja zgodnie z duchem czasu i okolicznościami odbywa się stacjonarnie. Dzięki obecnej sytuacji, dzięki obecnej sytuacji tu słyszę od Państwa głosy, że na szczęście, my też się z tego bardzo cieszymy, że nareszcie mogliśmy wrócić do naszej tradycji. Ale oczywiście chcemy dotrzeć do większego grona jeszcze osób, które nie mogły dzisiaj dotrzeć z różnych przyczyn i całość naszego przedsięwzięcia jest nagrywana i będzie udostępniona również w sieci. Mamy nadzieję oczywiście, że dzięki temu dotrzemy do jeszcze większej rzeczywiście liczby odbiorców. No tak, słuchajcie, zaczynamy. Czy coś chcielibyście jeszcze powiedzieć? Dzisiejsza uroczystość odbywa się pod patronatem pana Sylwestra Tadeusza Ziemkiewicza, starosty płockiego. Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku. Patronatem medialnym zgodzili się objąć nasze lokalne portale Nasz Gąbin, Teraz Gąbin, Info Płock, jak i Tygodnik Płocki. Słuchajcie, jak to na lekcji zaczynamy od burzy mózgu. Prosimy więc o zajęcie miejsc w ławkach panią dyrektor zespołu szkół, panią Jadwigę Irenę Milewską, panią starostę, panią Iwonę Sierocką, pana Pawła Dymka, wykładowcę Mazowieckiej Uczelni. To dość trudne rzeczywiście, ale bardzo prosimy, tutaj jest taki schodek, więc można sobie wejść. Poprosimy pana Mariana Kucia z naszego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Prosimy też o pozostanie na scenie Wojtka Dudy, naszego ucznia. No tak. No wszyscy zajmują oczywiście miejsca w ostatnich ławkach. No jak to uczniowie. To już jest plus, pani dyrektor, także docenimy tego plus jak najbardziej. Trzeci rok szkolny. Zmagamy się z pandemią koronawirusa, co wywołało zmianę w technikach nauczania. Jak widzicie Państwo, może zadajmy takie pytanie. Jak widzicie Państwo przyszłość społeczeństwa w związku ze zmianami, jakie nastąpiły w sposobie edukowania i czy zmienił się poziom wiedzy, jaki jest osiągany przez uczniów? Może zacznie Pani Dyrektor, prosimy. Jeżeli chodzi o poziom wiedzy osiągany przez uczniów, to może tak. Na pewno uczniowie nabrali jeszcze lepszych umiejętności w szukaniu odpowiedzi w internecie. I na przykład podczas sprawdzianów online w dużej części niestety posiłkują się
wiadomościami w internecie, czyli jest to kopiuj i wklej. Czyli ta umiejętność została według mnie najbardziej opanowana, kopiuj i wklej, odpowiedź. A tak naprawdę to, jeżeli chodzi o zapamiętywanie, no to tutaj sceptycznie do tego podchodzę. Mam nadzieję, że po powrocie do szkoły teraz, jak jesteśmy znowu na żywo, uświadomicie sobie, że to, co się nauczymy i zapamiętamy, to jest nasze. I wyniki będą potem lepsze. Także, no mówię, ja odczuwam to kopiuj i wklej, ta umiejętność najlepiej została opanowana, a wiedza, no może nie do końca. Ale też pandemia nauczyła nas tego i to ta zdalna nauka, że wszędzie, gdzie jesteśmy, możemy kliknąć przycisk i spotkać się o każdej porze. Więc no pewnie to jest też fajny sposób, ale ja tutaj nie zgadzam się, że fajny sposób na naukę. No. Jak najbardziej. No są pozytywy, ale znajdujemy też różne inne negatywy. Poprosimy panią starostę. Szanowni Państwo, no pewnie nauka zdalna była jedyną metodą, która mogła być w czasie epidemii. Jednak, tak jak już powiedziałam w swoim przemówieniu, nie zastąpi tego bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, wychowawcą, czy także z kolegami i koleżankami. Wiele osób przez pandemię troszeczkę zostało wykluczonych. Musi teraz korzystać czy nawet z psychologów, albo dostosowywać się powtórnie do zajęć stacjonarnych. Szczególnie tutaj, jeśli chodzi może nie o młodzież ze szkół średnich, ale właśnie o dzieci ze szkół podstawowych. Też niektóre przedmioty ciężko jest przekazać online przez nauczycieli. Mogą robić wszystko, żeby wam jak najwięcej tej wiedzy przekazać, ale nie wszystko da się przez internet. Natomiast już tutaj z panem prelegentem rozmawialiśmy, że pewnie nauka oczywiście już wróciła stacjonarnie, już nawet zapis jest skreślony, natomiast o nauce zdalnej, natomiast jeżeli chodzi o pracę, to pewnie korporacje bardzo duże, niestety, nie powrócą już niektórzy, szczególnie te osoby, które pracowały właśnie przy komputerze, do pracy biurowej, tylko bardziej będzie ta praca zdalna w domu, dlatego że koszty wynajmu biur, koszty energii, wszystkiego rosną i rzeczywiście pracodawcy będą woleli, żeby osoby pracowały zdalnie, bo i tak robią to samo w biurze, nie mają wtedy problemu z dotarciem do biura, a też koszty im się obniżą. Także też nie wpłynie to pewnie tak na zdrowie psychiczne niektórych osób pracujących. Ja bardzo cieszę się, że właśnie już szkoły wróciły do tej nauki stacjonarnej i chciałam serdecznie złożyć podziękowania tutaj pani dyrektor i całej kadrze pedagogicznej zespołu szkół imienia Stanisława Staszica w Gombinie za to, że państwo stanęliście na wysokości zadania i w czasie pandemii w roku 2000 i w 2021, bo nawet w tym 2021 to było więcej ilości miesięcznych nauki zdalnej, bo bodajże 6 czy 7, łącznie jakby policzył, państwo robiliście wszystko, ażeby nasza młodzież była przygotowana do matury, ażeby nasza młodzież była przygotowana do egzaminów, które mieli zawodowych i za to składam serdeczne podziękowania. A droga młodzież z wami, bardzo się cieszę, że normalnie dzisiaj już możemy się spotkać i że znów mogę was zobaczyć i życzę wszystkiego dobrego. Bardzo jestem ciekaw, dziękuję za tę wypowiedź. Bardzo jestem ciekaw, jak pan Paweł Dymek odbiera, no właśnie szczególnie ten poziom wiedzy w związku z tym, że jest wykładowcą wyższej uczelni. Z jaką wiedzą tak naprawdę przychodzą teraz studenci? Czy z jaką wiedzą przychodzą, czy jaką wiedzę mają po tak długim czasie? Jedno i drugie. Tak, po tak długim czasie nauki zdalnej
na różnych poziomach, generalnie obserwuję to, na różnych poziomach nauczania, na poziomie szkół podstawowych, szkół średnich, także szkół wyższych. No i tutaj po części zgadzam się z panią dyrektor. Ta metoda i używanie kopiuj i wklej, szczególnie do referatów czy do jakichś prac zaliczeniowych, no sami zresztą wiecie, była dość często stosowana, ale nie do końca się z tym zgadzam, bo na etapie szkoły wyższej, na pułapie szkoły wyższej, no jednak ja zauważyłem, że studenci mimo wszystko zaczęli dość dobrze, dość częściej, na lepszym poziomie, korzystać z otwartych źródeł informacji, korzystać z baz danych, czytać literaturę w formie elektronicznej, zapoznawać się z różnego rodzaju publikacjami, czy wreszcie korzystać z podcastów. No, dla mnie osobiście nauczanie zdalne było no, męczące. Myślę, że dla wielu prowadzących w ogóle zajęcia była to kiepska forma w ogóle prowadzenia zajęć, zarówno z waszej strony, jak i z naszej, ponieważ no, nie było tego bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Nie mogliśmy się spotkać, nie mogliśmy popatrzeć sobie w oczy, porozmawiać, na żywo wymienić poglądów. Wiadomo, zupełnie inny przekaz, zupełnie inny kontakt, czy emocji, czy treści, czy na jakimś pułapie merytorycznym. Czasami przypominało to troszeczkę seans spirytystyczny, gdzie mówiąc do Teamsa, tak naprawdę prowadziłem zajęcia do zestawu różnego rodzaju ikon i trzeba było mobilizować drugą stronę, przynajmniej na samym początku, tak, do tego, żeby był jakiś feedback, jakiś komunikat zwrotny. Natomiast jeżeli chodzi o no, sedno pytania, myślę, że studenci przychodzą z dobrą wiedzą. Z dobrą wiedzą, dobrymi podstawami, tak, jeśli rozpoczynają studia u nas na kierunku chociażby bezpieczeństwa wewnętrznego i potrafią tę wiedzę w jakikolwiek sposób dalej wykorzystywać po to, żeby samodzielnie się rozwijać, żeby korzystać z kierunków, które no, my staramy się im wskazać. Od pewnego czasu, od dłuższego w zasadzie czasu, jednym z takich najpoważniejszych problemów związanych z cyberbezpieczeństwem są fake newsy. Z jakimi konsekwencjami może się to wiązać? Bardzo prosimy o refleksję na ten temat. Zacznijmy tym razem od pana Mariana Kucia. To znaczy, jeżeli mowa o fake newsach, to ja bym też tutaj nawiązał do takiego szerszego może kontekstu, do umiejętności weryfikacji informacji, którą pozyskujemy z internetu, bo to moim zdaniem bardzo ściśle się wiąże, czyli jeżeli urzeka nas jak gdyby taki chwilowy przekaz, atrakcyjność tego przekazu, jakaś sensacyjność, to bardzo szybko dzielimy się tym przekazem, tą informacją, na przykład w mediach społecznościowych i przesyłamy dalej. No i dzięki temu ten fake news się szerzy, ten no, można nawet chyba powiedzieć trolling również ma coraz większe znaczenie w sieci. Także tutaj dobrze jest w nawiązaniu też do takiego podtytułu naszego spotkania, czyli działajmy razem, żeby uczniowie, nauczyciele, ale przede wszystkim również też rodzice mogli poznać podstawowe zasady rozpoznania fake newsów, zobaczyć, co wpływa na to, że dana informacja jest fake newsem i dlaczego tego nie należy udostępniać, ponieważ no, może to spowodować różnego rodzaju konsekwencje, kontrowersje, aż nawet może prowadzić do tragedii, bo bodajże w 2010 roku w Indiach na skutek fake newsa zginęło 80 osób na skutek zamieszek, które zostały spowodowane nieprawdziwą informacją. Także tutaj nawet też w kontekście wydarzeń na Ukrainie, no to te fake newsy urastają do takiego problemu, czy ta weryfikacja informacji urasta do problemu bardzo ważnego i ta umiejętność sprawdzenia czy zweryfikowania, czy ta informacja. Słuchajcie, jest... zostajemy na sali, nie wychodzimy. Bardzo przepraszam, panie Marianie, ale informacja dla młodzieży, nie mamy przerwy, jesteśmy na uroczystości tutaj. Tak, czyli dzwonek był fake newsem w tym momencie. Dokładnie. Także, tak jak powiedziałem, to jest bardzo poważny problem.
I ta umiejętność weryfikacji moim zdaniem też jest bardzo ważna i należy na to zwrócić uwagę, na przykład właśnie na wszelkiego rodzaju zajęciach, które prowadzimy. Dziękuję. Może panią starostę poprosimy. Ja mam podobne zdanie jak tutaj pan. No, trzeba zweryfikować zanim się udostępni, ponieważ idzie wszystko w świat, szczególnie w mediach społecznościowych, a szczególnie teraz, kiedy mamy stan wojny w kraju sąsiednim, ale także w pandemii wiele było fake newsów, które nie były prawdziwe i zrobiły wiele złego. Dlatego zawsze weryfikujmy, zanim coś udostępnijmy. Pani dyrektor, prosimy o podsumowanie. Ja też uważam, tak jak moi poprzednicy, że należy informacje weryfikować, jeżeli chcemy je dalej przekazywać do swoich znajomych, publikować na swoich stronach Facebooka, to powinny być zweryfikowane, bo fake news prowadzi do paniki i mogą się zadziać rzeczy, tak jak tutaj wcześniej pan mówił, wydarzenia, które pociągną za sobą jakieś osoby, znaczy się ze skutkiem śmiertelnym, także to należy jak najbardziej weryfikować. Tak, jak ja myślę, że pozwolę sobie tutaj też tak spuentować całość. Fake news ma szansę też istnieć dzięki temu, że udostępniamy, czy w ogóle interesujemy się szczególnie, może interesuje nas szczególnie to, co zgadza się z naszymi poglądami i bardzo często łatwiej jesteśmy w stanie uwierzyć w coś, co jest jakby zgodne z naszym światopoglądem, więc bardzo ważna jest ta weryfikacja informacji, wielokanałowa weryfikacja. Bądźcie czujni, tu szczególnie do młodzieży się zwracam, no bo co by było, gdyby na przykład jutro pojawiła się informacja, że zaczynamy ferie? No, myślę, że część by się bardzo ucieszyła i niekoniecznie chciałaby zweryfikować tą wiadomość. Proszę państwa, zgodnie z tradycją zadajemy zawsze pytanie w ankiecie i mam nadzieję do niej jeszcze wrócić, o ilość czasu spędzanego w cyberprzestrzeni i tego konsekwencjami. Wiemy nawet bez tej ankiety, jakie będą odpowiedzi, na pewno tego czasu jest coraz, bo to pytanie zadajemy od lat. I tak jak jeździliśmy już, tak jak mówiliśmy, od 2012 roku po szkołach, to początkowo była jakaś nieśmiała jedna godzina, dwie godziny. A dzisiaj wprost wiele osób przyznaje, że non-stop jest w sieci. Tak więc no, chcielibyśmy tutaj prosić państwa też o taką refleksję na ten temat. Może zaczniemy od naszego prelegenta, pana Pawła. To dobre pytanie. Akurat teraz, tak jak obserwuję audytorium, obserwuję publiczność. Padło pytanie o ilość czasu spędzanego w sieci, a wystarczy rozejrzeć się tutaj po was i widzę, kto ma opuszczoną głowę i spędza właśnie w tej chwili czas w sieci i patrzy na telefon. Zastanawiam się, skąd to się bierze. Ilość czasu spędzanego w sieci na przestrzeni ostatnich lat drastycznie się zwiększyła dzięki dostępie młodych ludzi do różnych nowych technologii. Tą całą sieć mamy w kieszeni, tak? Jest cały czas dostępna 24 godziny. Media społecznościowe bombardują nas różnego rodzaju informacjami. Co chwila przychodzą wiadomości na Messengerze, co chwila przychodzą linki, jakieś materiały multimedialne do obejrzenia, informacje całkowicie nieistotne. No i niestety bardzo duża ilość reklam. Jakiś czas temu grupa psychologów na świecie przeprowadzała takie badania i doszli do wniosku, że istnieje pewna nowa jednostka chorobowa, która rozwija się teraz. To są tak zwani niewolnicy powiadomień, fear of missing out, tak, obawa przed wykluczeniem, boję się być wykluczonym, dlatego jestem jak najdłużej w internecie, tak? Jestem ciągle zalogowany, ciągle z niego korzystam, przychodzę do szkoły, muszę mieć zawsze naładowany telefon, on musi mieć zawsze maksymalny możliwy zasięg i ciągle muszę pobierać te treści. Przychodzę do domu, robię dokładnie to samo. Telefon towarzyszy mi w kuchni, towarzyszy mi w toalecie, towarzyszy mi w trakcie spotkań ze znajomymi. No, nie jest to dobre z różnych względów.
Z takich względów, że no bardzo zawężamy swoje horyzonty, czy młodzi ludzie, moim zdaniem, bardzo zawężają swoje horyzonty, bo porzucają na przykład literaturę, czy film, czy nawet oglądanie telewizji na rzecz krótkich jakichś form filmowych w postaci filmików udostępnianych na TikToku. Moim zdaniem to nie rozwija. To zatrzymuje w miejscu. No nie chciałbym używać słowa uwstecznia, tak? Ale dzięki temu, że poświęcamy większość doby na bycie online, na krótkie formy jakieś filmowe, śmieszne filmy, treści całkowicie nieistotne, całkowicie nieważne. Dbamy tylko i wyłącznie o to, żeby być w kontakcie. My tak naprawdę stoimy w miejscu. Nie robimy żadnego kroku do przodu. I chociażby takie inicjatywy jak ta dzisiejsza, moim zdaniem no, powinny być realizowane czy podejmowane częściej, po to, żeby kształtować jakiś poziom świadomości wśród młodych ludzi, że warto być czasami offline, że to się po prostu przydaje dla rozwoju mentalnego, dla rozwoju psychicznego, tak, dla samego w ogóle zdrowia fizycznego. Jeśli obserwuję czasami młodych ludzi i widzę, że właściwie większość doby spędzają z przygiętą do klatki piersiowej głową i bawią się telefonem, pod ławką czy na kolanie, to zastanawiam się, jak będą funkcjonowały ich kręgosłupy, tak? Ich zdrowie chociażby fizyczne na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat. Jak to będzie wyglądało, gdy będą mieli lat 30, 40, być może 50. Co ciekawe, ostatnio były przeprowadzane takie badania, szczegółów dokładnie nie znam, bo jestem na świeżo, że tak powiem, po lekturze. Średni wiek emerytalny w tej chwili w Europie, no to jest powiedzmy te 65 lat, tak? Taki można przyjąć. No i badacze postawili takie pytanie, ile czasu w ciągu całego życia zawodowego spędzimy przy komputerze. I co się okazuje? Zaczynamy pracować ze smartfonem, z tabletem czy z komputerem w wieku 10 lub 12 lat. I tak naprawdę on do tego wieku emerytalnego nam towarzyszy. To jest 50 lat bycia online. No to pytanie właściwie pozostawię bez odpowiedzi, tak? Retoryczne. Czy to jest zdrowe? Zdrowe psychicznie czy zdrowe fizycznie? Tak myślę. Dziękuję bardzo. Może też prosimy o swoją wypowiedź pana Mariana. Technologia. Ciężko cokolwiek dodać, bo mój przedmówca wyczerpał praktycznie cały temat, ale myślę, że no pandemia częściowo usprawiedliwiła, tak, czy tak wybieliła zachowania tych osób, które spędzają czas w sieci, no bo przecież ja muszę, bo mam lekcje, bo muszę odrobić lekcje, bo muszę się przygotować, bo muszę poznać nowy program i to było takie bardzo wygodne wytłumaczenie, żeby właśnie coraz więcej czasu spędzać w tej sieci, w internecie. Być tym, że tak powiem, czy niewolnikiem powiadomień, czy też niewolnikiem lajków, tak? Bo jak coś opublikowałem, to niecierpliwie sprawdzam, ile to ma polubień, kto wystawił kciuk do góry, kto wystawił serduszko i ile tych serduszek jest. Natomiast to wszystko, no, moim zdaniem, jak najbardziej zgadzam się tutaj z panem Pawłem, że to wszystko wpływa i na zdrowie psychiczne, i na zdrowie fizyczne, i na, no nie chciałbym tutaj takich słów używać, że na inteligencję, ale no, również decyduje o tym, że właśnie odrzucamy na bok literaturę, odrzucamy na bok no, ciekawy film, ciekawą gazetę, ciekawe jakieś czasopismo na rzecz tych krótkich filmików, na rzecz tych lajków i na rzecz nawet właśnie wrzucenia czegoś atrakcyjnego, żeby być tym liderem wśród Facebookowiczów na przykład. Dziękujemy bardzo. Jeżeli mogę jeszcze dodać dwa słowa, no zapomniałem jeszcze jednej ważnej kwestii, właściwie chyba najważniejszej w tym wszystkim, bo bycie online praktycznie całą dobę i koncentrowanie całej swojej aktywności towarzyskiej na tej sferze elektronicznej, na sferze mediów społecznościowych całkowicie niszczy, żeby nie powiedzieć wręcz zabija, jakiekolwiek relacje interpersonalne. Okazuje się, że jeśli przyzwyczajimy się do tego, że komunikujemy się za pomocą komunikatora w formie krótkich ikonek, emotikonek w formie jakichś krótkich haseł, to tak naprawdę okaże się, że po jakimś czasie nie będziemy w stanie ze sobą normalnie rozmawiać, bo najnormalniej w świecie nie będziemy mieli o czym.
Bardzo dziękujemy za te wypowiedzi. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś dodać? Ja może tak z obserwacji naszej wspaniałej młodzieży powiem, co i tu zgadzam się z poprzednikami, podpisuję się obydwoma rękami oczywiście pod tym, co powiedzieli. Dzwonek na przerwę, skończyła się lekcja, wychodzicie z klasy, siadacie na krzesełkach, na korytarzu i każdy wyjmuje albo już wychodzi trzymając w ręku telefon i w telefonie. I cała przerwa 10 minut w telefonie, a dzwonek, idę do klasy, siadam, no jest lekcja. Zero kontaktów, wy przestajecie ze sobą rozmawiać i podchodzę do chłopaków, siedzą, mówię, ej chłopaki, no patrzcie jakie fajne dziewczyny, weźcie zagadajcie do tych dziewczyn, weźcie porozmawiajcie, a nie w tych telefonach, no tam znajdziesz dziewczynę w telefonie, no... Myślę, że oni odpowiedzieli, że właśnie z nimi rozmawiają. No, i, no nie, w ogóle no przestajecie ze sobą rozmawiać i przenosicie... Młodzież, no nie tylko w naszej szkole, ale to w ogóle współczesne społeczeństwo przenosi swoje życie do internetu. Tam szuka właśnie kolegów, koleżanek, pisze, dla nas najważniejsze stały się te lajki, te serduszka, tak jak mówiliście, a nie to, że kolega czy koleżanka powiedział, słuchaj, ale fajne, wiesz, fajnie coś tam powiedziałaś, nie, telefon i czy bo coś wstawiłam, ile osób zareagowało na to. To do niczego dobrego nie prowadzi. No i oczywiście to zdrowie fizyczne, ta głowa w dół. Badania naukowe mówią, że głowa opuszczana do dołu waży 30 kg. Więc to działa na nasze plecy. Kręgosłupy będą w kształcie takiego literki S i to takiej porządnej. No trzeba, najwyższa pora powiedzieć stop. Internet. Kiedyś żartowaliśmy, że najważniejszym urządzeniem, które trzeba zabrać do szkoły jest no, nie tyle telefon, co ładowarka, bo telefon zawsze może się rozładować. Drodzy Państwo, pozwolę sobie na taką osobistą refleksję. Uwielbiam ten panel dyskusyjny. Mógłbym słuchać Państwa właściwie długimi godzinami. Może kiedyś powinniśmy zrobić tylko takie spotkanie, ale no niestety czas nas tutaj pogania i pozwolę sobie w związku z tym podziękuję właściwie, może w ten sposób powiem. Podziękuję bardzo serdecznie za te wystąpienia. Nagrodźmy brawami prelegentów tutaj. Chociaż bardzo proszę o pozostanie na scenie panią starostę i panią dyrektor. Bardzo dziękujemy panu Pawłowi, panu Marianowi. Nie, teraz będzie taka bardzo przyjemna, znaczy ta też mamy nadzieję, dla Państwa była przyjemną częścią. Nam było bardzo przyjemnie Państwa słuchać. A Szanowni Państwo, zadaliśmy na dzisiejszą lekcję pracę domową w formie konkursu dla okolicznych szkół podstawowych i średnich. Pracę oceniliśmy i czas, żeby je nagrodzić. Dobrze, to może zaproszę Państwa, żebyście mi pomogli. Szkoły walczyły o... my powiemy w międzyczasie, zaraz Pani Dyrektor będzie wyczytała. Szkoły walczyły o Puchar Starosty Płockiego. Jest to pierwsza edycja tego konkursu. Za działania podjęte celem propagowania akcji Dnia Bezpiecznego Internetu w swojej szkole i okolicy. Tak. I szanowne jury postanowiło nagrodzić. Piąty powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole, ale konkurs jest po raz pierwszy zorganizowany taki, tego typu, o Puchar Starosty. Dotyczy właśnie, tak jak pani profesor powiedziała, promowania Dnia Bezpiecznego Internetu w szkole. I proszę państwa, komisja zdecydowała, że pierwsze miejsce w wyżej wymienionym konkursie zajmuje Zespół Szkół imienia Stanisława Staszica w Gombinie. Wśród szkół ponadpodstawowych, które przysłały swoje prace. Gratuluję i zapraszamy przedstawiciela, który przygotowywał tą prezentację, to był filmik. Zapraszamy zespół w składzie Wojtek Duda, Kacper Kowalski, Bartka, no właśnie, Bartka, nie ma dwóch przedstawicieli, niestety się rozchorowali, a panowie pod... Gratuluję. To proszę, może następny kolega, gratuluję. Gratuluję.
dla zespołu jeszcze nagrodę. Dobrze. I może zrobimy. I zdjęcie. Dziękujemy bardzo. Brawa jeszcze raz. Jeżeli chodzi o kategorie szkół podstawowych, to pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa w kapturach. I zapraszamy przedstawicieli, jeżeli są. Zapraszamy zespół i przedstawicieli. Zapraszamy. Gratulujemy. Zobaczymy opiekuna jak najbardziej. Zapraszamy konkursu na scenę. I opiekuna również zapraszamy. To przed... Dziękujemy za... I wyróżnienia, moi drodzy, bo prac zostało nadesłanych wiele. I po wyróżnienie zapraszam przedstawicieli ze szkoły podstawowej w Borkach. Czy mamy przedstawicieli? Imienia Kornela Makuszyńskiego. Mamy przedstawicieli? Mamy szkołę z Borek? Są Borki? Tak. Są. Bardzo dyplom i upominek. I proszę bardzo. I dyplomy za udział dla szkoły podstawowej w Łącku. Jeżeli mamy, to zapraszamy. Poprosimy przedstawicieli, może przedstawiciela ze szkół. Za udział dla zespołu szkół imienia Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Leokadii Bergerowej, zespół szkół imienia Leokadii Bergerowej w Płocku. Brawa, brawa, nie słyszę. Nie ma. Szkoły podstawowej. Szkoły podstawowej imienia Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu. To prześlemy oczywiście. I szkoły podstawowej imienia Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu. Dziękujemy bardzo za udział. Jaka szkoła? Kamień. Proszę bardzo. Serdecznie gratulujemy. Gratulujemy. Udziału. Dziękujemy za udział. Poprosimy panią Asię Matuszewską. Dziękuję za udział. Proszę bardzo, dyplom dla szkoły. Zaszyliście, że was nie było widać. To znaczy, to dziękujemy już panią. Proszę państwa, w tym konkursie. Dziękuję bardzo.
No tak, mamy jeszcze jedną nagrodę specjalną ufundowaną przez stowarzyszenie... Ale tutaj Juvenes oczywiście, tak, ale tutaj pani prezes, myślę, powie dwa słowa na ten temat. Postanowiłam ufundować nagrodę dla szkoły średniej za zajęcie pierwszego miejsca właśnie w tym konkursie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. No i zapraszamy, Wojtka i Kacpra. Zapraszamy naszego zespołu. Mamy nadzieję, że ta nagroda przyda się do rozwijania waszych talentów. Moi drodzy, muszę powiedzieć, że byliśmy pod wielkim wrażeniem waszego zaangażowania. Chcieliśmy, naszą intencją było przede wszystkim to, żeby propagować tę akcję w środowisku i wydaje nam się, że to chwyciło. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Dziękujemy. Dziękujemy wszystkim uczestniczącym. Dziękujemy. To się stało dziś, w ten pochmurny dzień, jakby strzałą ktoś przebił sercem. Jeszcze wczoraj my, dzisiaj ty i ja. Ktoś rozłączył nas. Pozostałem sam i pytania złe w usta cisną się. Co, dlaczego, jak? Kiedy i gdzie? Czemu, Boże mój, ukarałeś tak? Internetu brak. Kopnął mnie los w pupę, internetu kupę. Strasznie to udręka, ranek bez pudelka. Nie ma gadu gadu, zniknął Skype bez śladu. Już sięgnąłem bruku, brak mnie na Facebooku. Jak ja się nazywam, Kowalski czy Szpak? Internetu nie ma, tożsamości brak. Internetu brak. Internetu brak. Oh my God, oh my God. Kowalski, to był dobry numer, 1052. To prawda, często przeklinał. Nie używał znaków polskich, ale to zawsze zrywał łańcuszki. Kowalski często wchodził na brzydkie strony. Właściwie siedział tylko na brzydkich. Kowalski. Ach ty, Kowalski. Strasznie mnie to dziwi. Gdzie jest moje Wi-Fi? Gdzie ono jest? No, nareszcie.
Po przynajmniej części naszej lekcji wezwiemy niektórych z obecnych do odpowiedzi. Część zapraszamy na sprawdzian. No tak, to na lekcji bywa. Który odbędzie się w formie testu w naszych szkolnych pracowniach. Prosimy uczniów biorących udział w konkursie wiedzy o przejście do wskazanych przez wyznaczonych uczniów, którzy są na początku sali z tabliczkami i zapraszamy o przejście do sal wyznaczonych. Tam przy wejściu do sali czekają uczniowie. Prosimy o odwrócenie się, widać już uczniów z tabliczkami. Każdy niech z uczniów biorących udział odnajdzie swoją szkołę na tabliczce i proszę podążać za przewodnikiem. Przy okazji będziecie mieli szansę zobaczyć nasze wspaniałe pracownie. A w sali, trochę nas tutaj pozostanie mniej, niemniej jednak pozostali z pewnością, z przyjemnością i z zainteresowaniem. Ale wychodzą tylko uczniowie, nasi uczniowie nie wychodzą, moi drodzy, nasi uczniowie zostają, zostają właśnie, w sali. Czyli... Nasi uczniowie zostają w sali, moi drodzy. Tylko i wyłącznie uczniowie ze szkół przyjezdnych biorą udział w tym teście. Jeszcze chwilkę zaczekamy, ponieważ zrobiło się zamieszanie. Prosimy uczniów z tabliczkami, żeby już wychodzili na zewnątrz. I prosimy o podążanie za nimi. Dobrze, a tak jak powiedziałem, w sali odpytamy kolejno przymusowych ochotników. Wszyscy się chyba przyzwyczailiśmy powoli do tego, że część rzeczy odbywa się jednak w sposób zdalny. I również w czasie dzisiejszej uroczystości niektóre prelekcje będą miały taki charakter. Co prawda nie mamy możliwości, żeby sprawdzić, czy pytanie nie ściągali, ale przynajmniej mają włączone kamery. Zapraszamy do wysłuchania ciekawej prelekcji, którą przygotowała dla nas pani Anna Wojtkowska z Fundacji Badań Społecznych. Wykład ma tytuł Kiedy internet zaczyna nam szkodzić. Oznaki e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawy wykład. Szybko zleć. Zapraszamy. Witajcie, nazywam się Ania Wojtkowska, jestem psychologiem z Fundacji Badań Społecznych w Szczecinie i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć trochę o wynikach naszych badań, które prowadzimy nad zjawiskiem nadużywania e-mediów przez dzieci i młodzież, po to, żeby dać Wam trochę takich wskazówek odnośnie zachowań, które mogą wskazywać na to, że młody człowiek ma problem z nadużywaniem internetu. Najpierw kilka takich prawd wyjściowych. Musicie wiedzieć, że w obecnych czasach mamy do czynienia z ogromnym, z szybkim rozwojem technicznym społeczeństw i chociaż wszystkie te urządzenia tworzone są dla naszego dobra, to generują one nowe zagrożenia. Często o tych zagrożeniach dowiadujemy się niejako po fakcie, czyli dopiero wtedy, kiedy internet staje się powszechny, widzimy, jakie ma on skutki uboczne i musimy im przeciwdziałać. Podobna sytuacja miała miejsce niedawno przy okazji wprowadzenia zdalnego nauczania z okazji pandemii COVID. Chcieliśmy w ten sposób chronić ludzi przed zarażeniem się wirusem, a okazało się po fakcie, że przez tak długi okres izolacji młodzież zaczęła doświadczać negatywnych skutków ubocznych, na przykład zwiększenia nastrojów depresyjnych, lęku czy poczucia samotności. No i tutaj zobaczcie, następuje ten rozwój techniczny. Oczywiście pierwsze komputery, nie mogliśmy z nich korzystać w domu. Były coraz bardziej zmniejszane, udoskonalane, nośniki danych tak samo. Wprowadzono laptopy w końcu po to, żebyśmy mogli jeszcze bliżej mieć te komputery. Tak samo zmieniały się nośniki danych, coraz mniejsze i coraz bardziej pojemne. Wszystko to miało pomagać nam w pracy, w nauce, w spędzaniu czasu wolnego i samorozwoju. Okazało się natomiast, że
kiedy doszliśmy już do etapu smartfonów, czyli mikrokomputerów, które mieszczą się w każdej kieszeni, fakt, że mamy te komputery cały czas przy sobie, no, stworzył pewne nowe zagrożenia, właśnie polegające na nadużywaniu tych tak zwanych błękitnych ekranów. Rozwój tam wcale nie zwolnił, cały czas postępuje. Teraz mikrokomputery instalowane są w coraz to nowsze urządzenia, na przykład w zegarki, ale też w takie urządzenia użytku codziennego, domowego, jak telewizory, lodówki, piekarniki, ostatnio nawet reklamowane żelazko ze sztuczną inteligencją, czyli wbudowanym mikroprocesorem, kamerą, która pomaga nam nawet w takiej prozaicznej czynności jak prasowanie. Druga prawda mówi o tym, że no właśnie, skoro tych urządzeń jest coraz więcej, coraz bardziej nas otaczają, to nie jesteśmy w stanie uniknąć kontaktu z e-mediami. Natomiast unikanie e-uzależnień wcale nie polega na unikaniu kontaktu. Nie chodzi tutaj o proste nadużywanie, czyli nie ma problemu ten, kto używa nawet przez wiele godzin dziennie, a raczej problem ma ten, u kogo budzi się taka psychologiczna potrzeba konieczności korzystania z tych e-mediów, takich problemów z oderwaniem się od tych e-mediów. Informatycy, programiści choćby nawet 12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu pracowali przy komputerze, to tak długo, jeżeli po skończonej pracy potrafią zamknąć ten komputer i zaangażować się w czynności niewymagające kontaktu z błękitnym ekranem, nie powiemy, że mają problem. Trzecia prawda mówi o tym, że uzależnienia behawioralne, czyli od czynności, od zachowań, są dokładnie tym samym, co uzależnienia od substancji. Kiedy myślimy o osobie uzależnionej, to z reguły pojawia nam się w umyśle taki obraz osoby nadużywającej alkoholu albo uzależnionej od narkotyków. Rzadziej myślimy o osobie, która nie może oderwać się od gier komputerowych, jako o osobie, która też jest uzależniona. Natomiast okazuje się, że w mózgu tych dwóch osób zachodzą dokładnie te same mechanizmy świadczące o uzależnieniu. Czyli aktualnie pomiędzy jednym i drugim typem uzależnień możemy zdecydowanie postawić znak równości. No i te uzależnienia behawioralne stały się jednym z najszybciej rozwijających się współczesnych problemów społeczeństw, dlatego wymagają szeregu różnych działań ochronnych, i nauka, i praktycy starają się przeciwdziałać tym problemom. No i takie niestety dowiadujemy się o nich właśnie po fakcie, kiedy one już istnieją. Przez 2 ostatnie lata prowadziliśmy jako fundacja takie rozległe badania. Wzięło w nich udział ponad 6 tysięcy uczniów, rodziców i nauczycieli. Tutaj dla ciekawostki są to badania prowadzone dla Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. Zobaczcie, Biuro Przeciwdziałania Narkomanii zleca badania dotyczące e-uzależnień. Jednoznacznie wskazuje to, że uzależnienie od e-mediów, od komputera, gier, od mediów społecznościowych, telefonu, internetu ogólnie, stanowi niejako nowy rodzaj narkomanii. I chciałabym, żebyście tak o tym myśleli, że jest to równoznaczne zagrożenie. Celem tych badań było stworzenie kwestionariusza pomiaru tego e-uzależnienia, ale o nim troszeczkę powiem na samym końcu. No i cóż, kilka informacji, co nam z tych badań wyszło, czyli jakie są te wskaźniki e-uzależnień, czyli z internetem mamy problem, zaczyna on nam szkodzić wtedy, gdy po pierwsze kontakt z e-mediami staje się zbyt bliski i zbyt ważny. I tutaj osoby, które mają problemy z e-uzależnieniami, wysoko punktowały takie pytania jak na przykład aktywności związane z e-mediami to moje główne zainteresowania, wtedy kiedy brakuje innych, dziecko na przykład nie uprawia sportu, nie wychodzi na świeże powietrze bawić się, zdecydowanie preferuje kontakt z tym błękitnym ekranem. Kiedy śpię, trzymam telefon blisko siebie, najchętniej przy głowie. Bardzo ciekawy wskaźnik, zwróćcie uwagę, co robicie w nocy, gdzie jest ten telefon. Im dalej od ciała, tym lepiej, tym zdrowiej. Korzystam z e-mediów aż do momentu, kiedy muszę iść spać, również bardzo niekorzystny wskaźnik, czy jedną z pierwszych rzeczy, które robię po przebudzeniu, jest sprawdzenie tego telefonu. Czy na przykład denerwuję się, kiedy ktoś mi mówi, że korzystam zbyt długo, albo że to jest w zasadzie strata czasu i tak dalej. Inaczej można powiedzieć, że mamy problem z nadużywaniem internetu wtedy, kiedy brakuje granic użytkowania albo są one przekraczane, czyli tracimy kontrolę nad użytkowaniem. I tutaj takie wskaźniki jak na przykład jestem online przez 24 godziny na dobę. Zwróćcie uwagę, jak to jest u Was, czy macie internet cały czas włączony w tym telefonie, czy po prostu włączacie go tylko wtedy, kiedy chcecie sprawdzić pocztę, zobaczyć, czy ktoś napisał albo sobie coś przeczytać. Korzystając z e-mediów tracę poczucie czasu, albo wychodząc z domu, kiedy zapomnę telefonu, muszę po niego wrócić. To świadczy właśnie o tym takim psychologicznym przymusie. Są uczniowie, którzy kiedy zapomną telefonu mówią, a dobra, wrócę ze szkoły i wtedy sobie sprawdzę, a są tacy, którzy powiedzą, wolę spóźnić się na lekcję, ale wrócić się po ten telefon i mieć go przy sobie.
Mamy problem z internetem wtedy, kiedy bez e-mediów czujemy się źle, a przy nich czujemy się zbyt dobrze, czyli kontakt z tymi błękitnymi ekranami staje się takim elementem, takim mechanizmem regulacji nastroju dla młodego człowieka. Na przykład smucę się, złoszczę, buntuję się, kiedy nie mogę korzystać z e-mediów. Małe dzieci obrażają się na rodziców, nastolatkowie przechodzą w taką fazę buntu. Tak czy inaczej świadczy to o tym, że nie możemy oderwać się od tego internetu. Lepiej czuję się, kiedy mam przy sobie telefon, niż bez niego. Albo korzystanie z e-mediów uspokaja mnie i relaksuje. Czy na przykład takie wskaźniki, które odnoszą się do naszej aktywności w mediach społecznościowych. Na przykład robię wszystko, żeby jak najwięcej osób polubiło te treści, które udostępniam. Kiedy zbieram dużo lajków, to czuję się spełniony. Kiedy nie zbieram tych lajków tyle, ile chcę, czuję się okropnie. Czyli taka tutaj silna zażyłość emocjonalna z tymi urządzeniami i aktywnościami. Mam problem z internetem, jeżeli doświadczam uwirtualnienia. To jest nowe pojęcie wprowadzone, bo zorientowaliśmy się, że taki problem zaczął występować. Jest to takie zacieranie się granicy pomiędzy życiem w realu, a życiem zdalnym w tej przestrzeni wirtualnej. I takie wskaźniki jak na przykład zamiast porozmawiać z kimś na żywo, wolę skontaktować się przez e-media. Albo większość moich kontaktów to kontakty przez internet, preferuję takie kontakty niż kontakty twarzą w twarz. Czy na przykład to, jak prezentuję się w mediach społecznościowych, jest dla mnie ważniejsze niż to, jak ludzie odbierają mnie w świecie realnym. Czyli te wszystkie filtry, robienie zdjęć, które pokazują tak naprawdę nienaturalny obraz nas samych. Czy też różni blogerzy, youtuberzy, influencerzy to dla mnie autorytety. Albo na przykład fascynuje mnie, że w internecie każdy może być anonimowy. Bardzo ciekawy wskaźnik, ponieważ to nie jest prawda. W internecie nie każdy może być anonimowy, w zasadzie nie jesteśmy anonimowi. Natomiast młodzież, która ma problem z nadużywaniem e-mediów, twierdzi, że jest to prawda. No i świadczy to faktycznie o tym problemie. Mamy problem z e-mediami, jeżeli zaniedbujemy przez nie ważne sprawy. Na przykład zapominam o głodzie, pragnieniu, zmęczeniu, kiedy wciągam się w użytkowanie e-mediów. Albo chyba oddalam się od rodziny, chyba opuszczam się w nauce, bo zbyt długo korzystam. Kłócę się z kolegami, rodziną, sympatią o to użytkowanie e-mediów. Albo bywa, że skłamię o tym, co robię w internecie, czy jak długo używam, po to, żeby móc używać tego więcej. Albo takie, to już są bardzo silne wskaźniki, na przykład im więcej korzystam z mediów elektronicznych, tym mniej chce mi się dbać o mój wygląd, o higienę, mniej spotykam się ze znajomymi, wycofuję się z tych aktywności, które nie wymagają użytkowania internetu. Pamiętacie ten slajd? To są te nasze pierwsze trzy takie tezy wyjściowe, trzy prawdy. Teraz dołożyłabym do nich jeszcze jedną czwartą. Mówi ona, że e-media są tworzone w taki sposób, aby nas wciągać, a internet to prawdziwa sieć. Nie tylko chodzi tutaj o to, że jest to sieć wymiany informacji, sieć kontaktów pomiędzy różnymi ludźmi, również na bardzo duże odległości, ale myślcie o niej trochę jak o sieci, takiej jak na ryby. Jeżeli rybka wpadnie w taką sieć, to bardzo trudno jest jej się z tej sieci wydostać. Internet działa podobnie. Chce was złapać. Jeżeli dacie się złapać, no to już wyjście z niego jest naprawdę utrudnione. Cała sztuka polega na tym, żeby nie dać się złapać. Bądźcie mądrzy, bądźcie czujni. Jak nas łapie ten internet? Te treści, które są stwarzane w mediach społecznościowych czy w internecie, ogólnie w telewizji, to co z błękitnych ekranów do nas płynie, bardzo silnie bazuje na przekazie emocjonalnym. Może zauważyliście, że w programach rozrywkowych jury na przykład często używa takich sformułowań jak twój występ był tak wspaniale emocjonalny, pokazałeś mi tyle emocji. Zwróćcie uwagę, niby są to niewinne przekazy, ale tak naprawdę one mówią nam coś bardzo ważnego. Mówią nam, i niebezpiecznego, mówią nam, że w życiu realnym możemy mieć mało emocji, to życie może być takie jałowe, pozbawione jakichś uniesień, ale to nic, bo przychodzimy do domu, włączymy sobie ten błękitny ekran i stamtąd mamy czerpać te pobudzenie emocjonalne. Pułapka. Emocje powinniśmy czerpać z życia społecznego i z aktywności niewymagających tego właśnie uwirtualnienia. Żeby się przekonać, czy aby na pewno dobrze pamiętam, oglądając programy rozrywkowe, wpisałam prostą frazę w Google. Emocje i nazwa jakiegoś programu rozrywkowego. No i zobaczcie, ile wyszukań. Ogromne emocje w walce o zwycięstwo. Mamy je przeżywać, mamy się ekscytować. Stres i emocje. Oczywiście to nie my czujemy stres, oglądamy, jak ktoś się stresuje, co też jest dla nas ciekawym pobudzeniem. Łzy, szczęście, ogromne emocje. Wpisałam emocje plus inna nazwa programu rozrywkowego, dokładnie to samo. Zaczęło się, wielkie emocje w naszym programie, czy niezapomniane emocje w setnym odcinku. Mamy tą uciechę po prostu korzystać z tych ekranów. To jest też takie bardzo pułapkowe. Niestety, ale te media elektroniczne pobudzają także w nas nowe potrzeby. Może kojarzycie taką reklamę, która leciała w telewizji w okolicach Świąt Bożego Narodzenia.
dla mnie jako dla psychologa ta reklama złamała mi serce. Niby niewinna, a jednocześnie pokazuje, że wchodzimy na zupełnie nowy poziom wytwarzania potrzeb konsumenckich. W tej reklamie śliczna młoda dziewczyna przegląda się wystawie sklepowej, widzi tam nowy model telefonu i z taką nostalgią, uciechą patrzy na niego, ale odchodzi. W tym momencie telefon zaczyna komunikować, że jest mu smutno, jest mu przykro, że ta dziewczyna odeszła. Raptem wszystkie urządzenia w salonie budzą się i zaczynają pokazywać pewne emocje. Pokazują, że złapały kontakt z tą dziewczyną, zakodowały jej obraz i że budzą się tutaj faktycznie nawet intensywne takie miłosne uczucia, że te urządzenia bardzo potrzebują tej dziewczyny, chcą z nią kontaktu. W kolejnym kadrze widzimy, że ktoś kupuje ten nowy model telefonu, no i na końcu dziewczyna otwiera prezent pod choinką i z uciechą, trochę zaskoczeniem, ale radością spostrzega, że ten telefon tam jest. No i ostatni, najsilniejszy przekaz mówi, to ty jesteś prezentem. Zupełnie coś nowego, nowy rodzaj wciągania ludzi w te zażyłości pomiędzy nami a elektroniką. Nie tyle już elektronika jest najlepszym prezentem dla nas, co to my wręcz jesteśmy dla niej prezentem. Bardzo pułapkowe i takie z psychologicznego punktu widzenia przykre. Wciągają nas te media, dlatego że powstają nowe wzory zachowań. No, moi drodzy, na pewno wielu z was ma wielu swoich ulubionych twórców w internecie, tak zwanych influencerów. Natomiast uważajcie, miejcie świadomość, że ci ludzie często są wytworem marketingowym, że to jakieś, no, jakieś firmy stoją za kreowaniem tego ich wizerunku. I przetwarzajcie to przez swoje krytyczne myślenie, czy aby na pewno to, co oni pokazują w tym internecie, jest wartościowe, czy to jest taki przekaz, którym warto się posiłkować, czy może jednak prawdziwa mądrość życiowa i dobre wzorce zachowań płyną zupełnie skąd inąd. Błękitne ekrany nas hipnotyzują. Musicie wiedzieć, że cały ten przekaz, czy w telewizji, czy w internecie, jest tworzony w taki sposób, żeby łapać was, żeby wciągać właśnie w tą sieć, żebyśmy coraz więcej uwagi poświęcali na te błękitne ekrany, a coraz mniej angażowali się w inne czynności. Podzielę się prywatną historią. Na zdjęciu widzicie mojego synka, on ma teraz 7 tygodni. Zdjęcie zrobione kilka dni temu. Cóż, bardzo dbamy w domu o to, żeby nie miał kontaktu z tymi mediami, natomiast tyle dzieje się na świecie, że nie mogłam powstrzymać się. Przy karmieniu oglądałam wiadomości. No i zauważyłam, że w pewnym momencie synek przestał ciągnąć to mleko. Pytam męża, co tutaj się stało, coś dziwnego z naszym dzieckiem. Mąż patrzy i mówi, no tak, mały zapatrzył się na ekran. Tak bardzo zahipnotyzowało się 7-tygodniowe dziecko, na przekazie, którego oczywiście nie rozumie, ale widzi, że tam coś świeci, zmieniają się kolory, są jakieś dźwięki. Tak bardzo się zahipnotyzował, że wręcz przestał ssać. Także weźcie to na poważnie, to jest naprawdę spore zagrożenie. A jeżeli chcecie zobaczyć, czy wasze zachowania wykraczają już poza normę i powinny budzić wasz niepokój, to zachęcam, żebyście skorzystali z naszego kwestionariusza. Wystarczy wejść na stronę Fundacji Badań Społecznych www.fbs.edu.pl i tutaj w zakładce pliki do pobrania znajdziecie kwestionariusz IMOI. Możecie sobie pobrać darmowy plik PDF, to jest cały nasz raport, długi, ale nie musicie czytać go całego. Wystarczy, że skorzystacie z tego ostatniego rozdziału, procedura badania, obliczania interpretacji wyników i tutaj w kilku stronach krok po kroku powiemy wam, jak dokonać samodzielnego pomiaru w jednej z 7 wersji, bo dla uczniów, dla rodziców, nauczyciele również mogą zbadać ucznia, a kwestionariusz, czyli te pytania, na które trzeba odpowiedzieć, znajdziecie w załącznikach na samym końcu. Zachęcam was do tego, pamiętajcie o tym, pamiętajcie, że internet to sieć, że ona chce was złapać, bądźcie mądrzejsi, bądźcie sprytni, dbajcie o siebie i nie dajcie się. Dziękuję wam bardzo za uwagę i wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo pani Annie Wojtkowskiej. Przyznacie państwo, że chyba bardzo, bardzo ciekawe wystąpienie. Zasługuje na najwyższą notę. Mam nadzieję, że też słychać było tam z tyłu w miarę wyraźnie, co pani Anna mówiła. A teraz zapraszamy do wysłuchania prelekcji pani Ewy Domańskiej, ekspertki do spraw cyberbezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie z ramienia NASK pod tytułem Cyberlekcje, czyli pomocna dłoń w edukacji o bezpieczeństwie w sieci. I pani Ewa połączy się z nami za pomocą programu Teams. Już czekamy na to połączenie. Kontaktowałem się z panią Ewą, także na pewno tutaj za momencik będziemy mieli możliwość porozmawiania, przywitania się.
No to świetnie. Dobrze, to po tych drobnych problemach technicznych. Cyberlekcja. To jest nowy projekt edukacyjny, który jak tutaj Państwo widzicie powstał na bazie takiej współpracy między ministrem cyfryzacji oraz naszego instytutu. I to jest projekt, który będzie trwał przez najbliższe kilka lat. Skupiliśmy się w nim na kilku takich kluczowych obszarach i dotyczy on zarówno scenariuszy przygotowanych dla dzieci w klasach młodszych szkół podstawowych, starszych, jak również szkół ponadpodstawowych. Sekundkę jeszcze. Jak doskonale wszyscy wiemy, kompetencje cyfrowe są w tej chwili niezmiernie ważne i duży nacisk powinniśmy kłaść na to, aby dzieci w zasadzie już od najmłodszych lat kształcić w tym kierunku i te kompetencje przydadzą się im nie tylko w życiu prywatnym, ale również, jak Państwo wiecie doskonale, w zawodowym. Kompetencje cyfrowe zostały określone w Radzie Unii Europejskiej w 2018 roku i tak jak Państwo tutaj widzicie, obejmują umiejętność korzystania z informacji i danych, komunikowanie się i współpracę, umiejętność korzystania z mediów, tworzenie treści cyfrowych, w tym programowanie, bezpieczeństwo, w tym komfort cyfrowy i kompetencje związane z cyberbezpieczeństwem, kwestie dotyczące własności intelektualnej, a także rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie. My, przygotowując scenariusze, które w tej chwili są dostępne, po pierwsze przeanalizowaliśmy podstawę programową, która jest w tej chwili. Po drugie, jeszcze konsultowaliśmy to z innymi projektami w innych państwach, też z którymi współpracujemy. I na bazie takiego bardzo ciekawego dokumentu brytyjskiego wypracowaliśmy takie główne obszary, w których powinniśmy te kompetencje rozwijać i nasze scenariusze wspierają te kompetencje w tych zakresach, które Państwo też widzicie. To są aspekty prawne, bezpieczeństwo cyfrowe, efektywne wykorzystywanie mediów, komercyjne aspekty internetu, kultura i język mediów, relacje i komunikacja w sieci, a także umiejętności cyfrowe. I tak jak powiedziałam, mamy scenariusze dla podstawowych oraz ponadpodstawowych. Na dzień dzisiejszy tych scenariuszy jest 18. Dwa mamy dla klas najmłodszych, trzy dla klas 4-6 i cztery dla klas 7-8. To są takie zagadnienia, które często przewijają się. Tak jak Państwo widzicie, jeżeli mówimy o zagrożeniach w sieci w klasach 4-6, to mówimy również o nich w klasach 7-8. I oczywiście te tematy są tutaj bardziej rozwijane, pogłębiane, bo to nie jest tak, że o jednej tematyce możemy powiedzieć dzieciom w jednej klasie, a później już zapomnieć na zasadzie, że temat został przerobiony, to do tego nie wracamy. I dla klas szkół ponadpodstawowych ma najwięcej tych scenariuszy, bo tak jak zrobiliśmy też rozeznanie na rynku, to się okazało, że największa tutaj potrzeba była dotarcia i przygotowania materiałów dla klas starszych, dla szkół ponadpodstawowych. Te wszystkie scenariusze, które opracowaliśmy, były konsultowane, ich zagadnienia były konsultowane. One są przygotowane przez panią doktor Agatę Arkabus we współpracy pod taką współpracę merytoryczną pracowników naszego instytutu, którzy na co dzień zajmują się cyberbezpieczeństwem i tak jak ja na przykład edukacją cyfrową. Te scenariusze zawierają w środku, w sobie mają różnego rodzaju linki do dodatkowych materiałów. I tutaj macie Państwo przykład materiałów uzupełniających, które zostały specjalnie przygotowane do scenariuszy. A ponieważ jak Państwo być może wiecie, to w zasobach NASK-u, czy w zasobach Akademii, czy też w OSEW, Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, tych zasobów mamy bardzo dużo. I niektóre z nich
Również Safer Internet na swojej stronie posiada różnego rodzaju zasoby i część z nich w głównej mierze właśnie z Akademii NASK oraz z Safer Internet wykorzystaliśmy również takie materiały skierowane dla klas młodszych czy starszych, które już wcześniej istniały. Natomiast dodatkowo jeszcze stworzyliśmy do każdego scenariusza różnego rodzaju materiały w zależności od tego, jaka była potrzeba i mamy ulotki, takie infografiki w zasadzie bardziej, które też można wydrukować i wykorzystać w trakcie prowadzenia lekcji. Dołączone są też prezentacje specjalnie przygotowane. Mamy też po prawej stronie, widzicie Państwo, animację, a po lewej stronie widoczny jest fragment wywiadu z ekspertem. Też mamy nagrane takie 4 filmy, które są wywiadami z ekspertem i są wykorzystywane w scenariuszach. Te scenariusze, drodzy Państwo, są dostępne albo z poziomu Akademii NASK. Może potem będę mogła wkleić na czat adresy, jak Państwo będziecie zainteresowani. I zarówno tutaj z Akademii, przepraszam, z Akademii NASK, a docelowo w głównym miejscu, główne miejsce znajdowania się tych scenariuszy to jest strona gov.pl, baza wiedzy cyberlekcje, tak jak tutaj widać. I znajdują się tam wszystkie materiały, wszystkie linki do materiałów i całe scenariusze. Scenariusze mają wszystkie również karty pracy dołączone. Także uważam, że jest to ciekawy materiał i zachęcam Państwa do skorzystania, jeżeli na przykład szukalibyście teraz jakichś pomysłów na przeprowadzenie lekcji. Ja teraz krótko chciałabym opowiedzieć o socjotechnice, bo jest to moim zdaniem w tej chwili temat, który warto jest z młodzieżą poruszać i ta część tak głównie będzie kierowana do młodych osób, ale i oczywiście i do Państwa, bo nas socjotechnika również dotyka. Socjotechnika ze swojej definicji to jest też inaczej tak zwana inżynieria społeczna i jest to według definicji każde działanie wpływające na inną osobę, które ma na cel nakłonić ją do postępowania niezgodnego z jej osobistym interesem. Mówiąc tak prościej, to jest pewnego rodzaju manipulacja. To jest taka manipulacja, która ma skłonić nas do zrobienia czegoś wbrew sobie. Takie ataki socjotechniczne są wykorzystywane przez oszustów, przez cyberprzestępców, którzy wykorzystują to, że jesteśmy po prostu ludźmi. Bo na pewno macie Państwo tego świadomość, młodzież ma taką świadomość, że tych cyberprzestępstw w ostatnich latach jest coraz więcej, one są coraz bardziej wymyślne. W okresie pandemii też mieliśmy na samym początku różnego rodzaju próby wyłudzeń, czy to danych osobowych, tak, czy też danych finansowych, takich danych wrażliwych, które potem mogą być wykorzystane, mogą spowodować to, że utracimy, w momencie, kiedy ktoś wyłudzi od nas dane osobowe, może na przykład zaciągnąć na nas kredyt. Jeżeli klikniemy w jakiś link podejrzany z jakiegoś adresu, którego nie znamy, możemy sprawić, że na naszym czy telefonie, czy też tablecie, laptopie zostanie zainstalowane złośliwe oprogramowanie, które, dzięki któremu hakerzy, ci cyberprzestępcy będą mogli przejąć kontrolę nad naszym urządzeniem i będą mieli dostęp do wszystkich danych. I to jest tak, że wykorzystują taką naszą czasami naiwność, czasami lekkomyślność, działanie pod wpływem impulsu, co jeszcze, dobre serca też wykorzystują, że z natury człowiek jest dobry. Wykorzystują także emocje, wykorzystują to, że też jesteśmy, nie wiem, czy to słowo jest brzydkie, chciwi, tak? Ale często chcielibyśmy coś mieć, tak? A najlepiej, żebyśmy to mogli mieć za darmo, więc ta chciwość w takim rozumieniu chęci posiadania czegoś. Nie to, że jesteśmy chytrzy, tylko właśnie, że chcielibyśmy coś nowego posiadać. Nie wiem, też jak jeszcze prowadziłam lekcje z dziećmi w młodszych klasach, to zdarzało się, że ktoś tam przyznawał się do tego, że zagrał, to nie było koło fortuny, tylko takie
coś zrobionego podobnie, taki mechanizm, który skłaniał dziecko do tego, żeby klikało w linki po to, żeby wygrać na przykład najnowszego iPhone'a, tak? I tam trzeba było podać różnego rodzaju dane, między innymi swoje imię, nazwisko i numer telefonu. Tam był również regulamin, którego dzieciaki z reguły nie czytały i też było przekierowywanie i wyłudzanie tych danych, tak? Także tutaj trzeba uważać na to, co klikamy i sprawdzać tak naprawdę wiarygodność tych wszystkich źródeł, tych wszystkich osób czy potencjalnych adresów e-mail czy instytucji, które ewentualnie do nas niby dzwonią, tak? I teraz to, co myślę, że jest takie istotne, to żebyśmy zdawali sobie sprawę, jakie to są rodzaje ataków. Podstawowy taki to jest phishing, tak? Polega on na tym, że otrzymujemy maila, które nakłania nas do tego, żeby kliknąć w jakiś link, po czym może być na naszym komputerze czy jakimś innym urządzeniu, które ma dostęp do internetu, zainstalowane złośliwe oprogramowanie, może być przejęta nad nim kontrola. Phishing to jest z kolei używanie takich technik związanych z użyciem telefonów i tutaj zarówno telefony wykonywane są przez takie boty, które z automatu dzwonią i też usiłują wyłudzić od nas jakieś dane, albo też są to osoby, które wykonują tego typu połączenia. I tutaj naprawdę trzeba pamiętać o tym, że żadna instytucja, żaden bank nie zadzwoni do nas i nie będzie prosił nas o nasze dane, dlatego że oni te nasze dane mają, jeżeli mamy zawartą jakąś umowę. Smishing z kolei to jest taka też kolejna opcja, która polega na tym, że dostajemy SMS-y. Często są to takie SMS-y dotyczące tego, że nie wiem, też w okresie świątecznym zwłaszcza ostrzegały różne instytucje, przed tym również nasz instytut, że przestępcy wysyłają nam informacje, że na przykład do przesyłki brakuje dopłaty złotówkę albo ileś tam groszy i też trzeba kliknąć w link i opłacić. Tego typu wiadomości trzeba zawsze weryfikować, trzeba być bardzo czujnym, bo różnie to się może dla różnych osób skończyć i tak jak mówię, możemy stracić nasze dane. Zdarzają się też takie sytuacje, kiedy dzwonią do nas osoby, które podszywają się pod jakiś podmiot, mogą się właśnie podszywać pod bank, mogą się podszywać pod jakąś inną instytucję i próbować również wyłudzić od nas albo informacje, albo też finanse. A podszywanie się co do zasady jest też przestępstwem, które po prostu należy zgłaszać na policję. No i różnego rodzaju inne oszustwa, które po prostu skłaniają nas do robienia czegoś wbrew sobie, tak? Tak jak to było, tak jak wynika z tej definicji, czyli dajemy się zmanipulować i ufamy rzeczom, ufamy po prostu, tak? Albo też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że scrollujemy bardzo często ekrany, że gdzieś klikamy, ktoś podsyła linki. Warto to sprawdzić. Ja też mogę tutaj posłużyć się przykładem chociażby mojej cioci 82-letniej, która dostała telefon właśnie z informacją, że mają dla niej jakąś tam świetną ofertę i pan prosił ją o dane, jej osobiste dane, PESEL. I w momencie, kiedy powiedział, że jeszcze potrzebny jest PESEL, no to na szczęście zapaliła jej się czerwona żarówka i nie podała mu tego PESEL-u, poprosiła go, żeby podał, skąd on dzwoni, rozłączyła się i teraz tylko już nie pamiętam, czy on się podał, że dzwonił z telewizji kablowej, ale coś takiego było właśnie i ciocia zadzwoniła tam i się okazało, że nikt z tej firmy nie miał na niej jakiejś tam nowej specjalnej oferty i to ewidentnie było też wyłudzenie danych, więc to jeszcze taki apel do was młodszych ludzi, żebyście też uświadamiali swoich dziadków, bo to najczęściej te starsze osoby są bardziej podatne na różnego rodzaju manipulacje i mogą paść ofiarami cyberoszustów. Kolejna kwestia, tutaj właśnie, to już trochę na ten temat powiedziałam, więc może tylko tak szybko przejdę. Najważniejsze rzeczy, tak, żeby zweryfikować nadawcę, sprawdźmy, kto się znajduje pod adresem e-mail. Te adresy e-mail często są łudząco podobne do
na przykład tego, który przyszedłby z naszego banku, czy z, nie wiem, urzędu skarbowego skądkolwiek. Bardzo ważne jest też, żeby właśnie uważać na takie bezosobowe pozdrowienia, drogi przyjacielu. Była też taka kampania, która polegała na tym, że przejmowane były konta na Messengerze i później za pomocą tych kont rozsyłane były linki do znajomych, wszystkich znajomych, które dana osoba, której konto zostało zhakowane, miała w swoim gronie. I na przykład były takie informacje, właśnie też zaczynając, tylko nie wiem, czy tam było drogi czy droga, ale w każdym razie tam był link, a nad tym linkiem była informacja, czy to są twoje zdjęcia, albo czy to ty jesteś na tych zdjęciach. No i to już też jest taka właśnie nasza ciekawość, tak, że a kliknę, zobaczę, co gdzieś ktoś znalazł jakieś moje zdjęcia, a może są jakieś niestosowne, czy coś w tym kierunku. I tutaj też trzeba zawsze bardzo uważać i gdybyśmy taką wiadomość dostali, to najlepszą drogą tutaj jest skontaktowanie się za pomocą innego komunikatora, czy nie wiem, telefonu na przykład z tą osobą, która do nas takiego linka wysłała, który wygląda dziwnie, i zapytania się, czy przypadkiem zrobiła to ona, czy być może jej konto zostało zhakowane. Też wiadomo, że każda prośba o dokonanie przelewu powinna być przez nas porządnie weryfikowana i bardzo uważamy, jeżeli ktoś do nas dzwoni i chce od nas nasze dane osobowe, tak samo zmianę hasła, tak? To też banki bardzo informują, żeby zwracać na to szczególną uwagę, a haseł po prostu nikomu nie podajemy. Hasła są naszą prywatną własnością i tylko my powinniśmy mieć do nich dostęp, a najlepiej przechowywać je w głowie albo w zaufanych menedżerach. Mniej więcej powiedziałam o tym, jak należy się bronić. Natomiast tak, bardzo chciałabym Państwa uczulić i Was, młodzież, również na różnego rodzaju fake newsy, które się w tej chwili bardzo często pojawiają. Powinniśmy je zawsze sprawdzać. Są takie bardzo dobre źródła sprawdzania tych fake newsów. Pierwszy to jest na naszej stronie głównej NASK-u, włącz weryfikację. Mamy to również prowadzone zarówno na Facebooku, jak i na Twitterze. I tutaj na bieżąco są weryfikowane różnego rodzaju informacje, czy są prawdziwe, czy nie. I tutaj jest kolejny fakehunterpub.pl. To jest prowadzone przez PAP we współpracy z GovTechem i tutaj też jest bardzo dużo sprawdzonych informacji. Weryfikujemy źródła, weryfikujemy prawdziwość i logiczność, weryfikujemy, czy tę samą informację potwierdzają inne źródła. Musimy odróżniać też opinię od faktu. I to, co jeszcze zachęcam Państwa, to jest bardzo taki film fajny, krótki, kilkunastominutowy. Myślę, że młodzież też może go sobie spokojnie obejrzeć, bo tutaj właśnie są bardzo dokładnie wyjaśnione kwestie, jak działają manipulatorzy posługujący się dezinformacją. Także dziękuję bardzo za zaproszenie i zachęcam do skorzystania z naszych cyberlekcji, z naszych scenariuszy. Także bardzo Państwu dziękuję. Ja również bardzo dziękuję i mam nadzieję na owocną współpracę w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję również. Bardzo dziękujemy Pani Ewie Domańskiej. Mam nadzieję, że Pani Ewa odwiedzi nas w naszej szkole i że liczymy na owocną współpracę w przyszłości. A do odpowiedzi na sali zapraszamy pana Pawła Dymka, specjalistę do spraw bezpieczeństwa, wykładowcę Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, który wystąpi z prelekcją na temat zwalczanie cyberprzestępczości w Polsce. Dzień dobry Państwu, Piotr Dymek, tak jak już zostałem przedstawiony, Mazowiecka Uczelnia Publiczna. Dwa słowa na temat zwalczania cyberprzestępczości. Generalnie no, organizatorzy zakreślili mi tutaj ramy czasowe na poziomie 15 minut, natomiast zwalczanie samej cyberprzestępczości jest tematyką tak rozległą, że nie sposób w ciągu tak krótkiego czasu no, wyczerpać tematu. Dlatego przyszedł mi do głowy pewien pomysł, żeby w zakresie zwalczania cyberprzestępczości przez policję przedstawić Wam jedno zagrożenie, jedno utrudnienie, z którym służby, które no, ustawowo są zobowiązane do ścigania tego typu przestępstw, się borykają. Mianowicie jest to działanie użytkowników i wyłącznie.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat cyberprzestępcy dokonywali ataków metodą, no właściwie losową metodą przesiewową, po prostu zarzucali jakieś fałszywe strony phishingowe, rozsyłali fałszywą korespondencję. To były ataki tak zwane niespersonalizowane. One nie były ukierunkowane na kogokolwiek z nas. Ale w ostatnich czasach możemy zauważyć taki trend przy rozwoju cyberprzestępczości, że większość tych ataków na czy systemy komputerowe, czy nawet na wasze dane osobowe, na wasze konta pocztowe, czy wasze konta na portalach społecznościowych, to są ataki ukierunkowane, tak zwane ataki spersonalizowane, które z oczywistych powodów stanowią pewnego rodzaju wyzwanie dla służb. No i największym utrudnieniem, największym wyzwaniem przy zwalczaniu cyberprzestępczości stają się nie tyle kwestie techniczne, ponieważ policja czy wydziały do spraw zwalczania cyberprzestępczości, czy powstałe od 1 stycznia tego roku Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości są do tego technicznie i merytorycznie przygotowane. Jak najbardziej. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jest organizacją, jest jednostką policji budowaną na zasadzie, czy według wzorca Centralnego Biura Śledczego, wyspecjalizowaną jednostką. Natomiast paradoksalnie okazuje się, że użytkownicy utrudniają służbom wykrywanie tego typu przestępstw. A no dlaczego? Wszyscy używamy mediów społecznościowych. Tak jak już mówiłem wcześniej w debacie, jak obserwuję was tutaj na sali, wy też używacie mediów społecznościowych. Używacie Facebooka, używacie Messengera, używacie Twittera, no, wszelkiego rodzaju innych i udostępniacie bardzo dużo informacji o sobie. No, przede wszystkim są to informacje, które dotyczą rodziny i znajomych. Na tej podstawie można was bardzo łatwo, bardzo szybko profilować, tak? Dostarczacie informacji na temat swoich zajęć, na temat szkoły, na temat tego, co dzieje się w waszym życiu klasowym, czy w waszym środowisku szkolnym i dostarczacie informacje o tym, co aktualnie robicie. I media społecznościowe są realnym zagrożeniem dla was, dla waszego bezpieczeństwa i stanowią też realne zagrożenie w zakresie już podejmowania konkretnych czynności technicznych, ponieważ tak naprawdę, kolokwialnie mówiąc, psują robotę policji. Mimo tego, że policja ma określone możliwości, ale użytkownicy bardzo często przeszkadzają. Bardzo często podejmują takie działania, które same z siebie powodują to, że czy wy, czy wasi znajomi, czy inni użytkownicy internetu, no, mogą stać się ofiarami. I tutaj wchodzi w grę to, o czym było wcześniej na prezentacjach, tak zwany biały wywiad przy okazji stosowania socjotechnik. Znacie na pewno taką aplikację jak Twitter. Taki wpis, jakich wiele. W poniedziałek rodzice i brat jadą na wieś, pozwolili mi nie jechać sama w domu. Z pozoru, no, nieszkodliwy wpis. Umieszczacie tego rodzaju wpisy? No pewnie na pewno, tak? Informujecie swoich znajomych, co się z wami wydarzy. No i taki wpis sam z siebie teoretycznie jest, no, nieszkodliwy. Takich wpisów możemy w internecie znaleźć bardzo dużo. Ale każdy portal społecznościowy i różne narzędzia dotyczące, no, związane z białym wywiadem, z metodami pozyskiwania informacji, umożliwiają wykorzystanie pewnego rodzaju interfejsów programistycznych. O szczegółach ich działania nie będę wam opowiadał, bo to nie o to chodzi. Jeśli użyjemy odpowiedniego interfejsu programistycznego, jesteśmy w stanie przeczytać sobie źródło takiej wiadomości. Rzeczy, które są na pomarańczowo, są wycenzurowane, tak? Jeżeli przeczytam źródło tej wiadomości z użyciem dostępnych dla was i dla każdego użytkownika internetu informacji, jestem w stanie dowiedzieć się, że dany tweet został zamieszczony z iPhone'a, jestem w stanie uzyskać powiązanie takiego portalu, takiego tweeta na Twitterze z portalem Ask.fm i jestem w stanie, tak jak widzicie w dolnej części ekranu, uzyskać współrzędne geograficzne umieszczenia takiegoż właśnie tweeta. Więc powiązując nasz wpis na portalu społecznościowym z portalem Ask.fm, bardzo szybko mogę ustalić, jak wygląda Ola, mogę ustalić jej nazwisko, mogę ustalić jej wizerunek. Jedno zapytanie do Twittera pozwoliło uzyskać informacje o imieniu, nazwisku, o wizerunku, wieku, o zainteresowaniu, w tym przypadku Ola interesuje się zespołem One Direction, o lokalizacji, czyli pozycji GPS, z której Ola zamieściła taki tweet. Wiem, że to dziecko będzie samo w domu przez jakiś czas i wiem, że w domu mieszkają 4 osoby. Mogę także na podstawie tegoż iPhone'a określić jakiś, czy sprofilować, status majątkowy.
No pytanie właściwie bez odpowiedzi. Ile informacji jednym tweetem Ola udostępniła o sobie i co jako przestępca, czy jako cyberprzestępca mogę z tym zrobić i na ilu płaszczyznach? No tutaj Ola jednym takim wpisem utrudniła pracę organów ścigania. Jeśli cokolwiek stałoby się Oli, tak naprawdę no, mielibyśmy trudności, jakim cudem, tak? Jakim cudem ktoś dowiedział się o tym, co aktualnie z Olą będzie się działo, gdzie Ola mieszka? No ale spróbujmy iść dalej tym tropem. Na przykładzie profilu Oli spróbujemy zlokalizować dom Oli. W tym celu przeanalizujemy, czy przeanalizowaliśmy sobie inne wpisy Oli, gdzie Ola informuje, że za chwilkę jedzie na zakupy, tak, z tatą, no informuje o tym, gdzie aktualnie i co aktualnie robi, czy znajduje się w domu, czy nie. I bardzo proste narzędzie, gdzie wyizolowaliśmy sobie wszystkie wpisy, wszystkie tweety Oli z konkretnymi statusami dotyczące tego, że za chwilkę wyjeżdża z domu. No i dzięki temu mamy w prostym arkuszu kalkulacyjnym tabelkę ze współrzędnymi geograficznymi lokalizacji tychże wpisów. No i teraz używając dostępnych narzędzi, to nie jest żadna czarna magia. Do tego ma dostęp każdy cyberprzestępca, każdy. Wy też do tego macie dostęp, tylko kwestia tego, w jaki sposób użyjecie takich narzędzi. I teraz używając bardzo prostych narzędzi, które pozwalają na zlokalizowanie na mapie tweetów Oli, jesteśmy w stanie określić mniej więcej lokalizację i wytypować dom, czy wytypować adres zamieszkania. Dlatego no, chyba warto uważać, co się na takich tweeterach zamieszcza i jakie funkcje naszego telefonu mamy włączone. No ale spróbujemy poszukać jeszcze danych dotyczących szkoły Oli. Czyli na podobnej zasadzie przefiltrujemy sobie wszystkie tweety, wszystkie wpisy Oli, w których informuje, co jeszcze w szkole się wydarzy. Tak? Jeszcze tylko mam angielski i mam jeszcze dwa WF-y. No wy pewnie nie widzicie stamtąd o godzinie 13, tak, konkretnego dnia, czyli mogę wywnioskować, że Ola za 3 godziny kończy lekcję. No i na podobnej zasadzie, używając narzędzi programistycznych, wyciągam sobie współrzędne takiegoż właśnie wpisu, i jestem w stanie ustalić bardzo szybko na mapie, do której szkoły chodzi Ola. W krótkim czasie, używając Twittera, jestem w stanie ustalić imię, nazwisko, lokalizację domu szkoły, status majątkowy, profil rodziny, a nawet w którym supermarkecie dzieci robią zakupy z rodzicami. Pozostawiam bez odpowiedzi, jakie zagrożenia to ze sobą wiąże. Cały taki proces wyszukiwania na Twitterze każdy cyberprzestępca może bardzo szybko sobie zautomatyzować. Do tego nie potrzeba jakiejś specjalnej wiedzy. Jest to wiedza, powiedzmy, średnio zaawansowanego ucznia szkoły średniej, który potrafi szukać w internecie różnych nowinek, który potrafi używać otwartych narzędzi i jesteśmy w stanie wyszukać sobie za pomocą Twittera na przykład wszystkie statusy konkretne w promieniu określonej ilości kilometrów od naszej lokalizacji, tak? Kto będzie sam w domu, kto aktualnie dom opuszcza i tak dalej. Ludzie niestety w mediach społecznościowych chwalą się dosłownie wszystkim, to utrudniało przynajmniej nam pracę w ogóle organów ścigania w momencie, kiedy już stali się ofiarą przestępstwa, kiedy no, wydarzyły się kradzieże, włamania na konta bankowe, utraty profili, utraty tożsamości, czy wręcz tożsamości były kradzione. No, na przykład zdarzają się też takie sytuacje, kiedy ludzie z jakiegoś powodu publikują w internecie swoje dane osobowe, chociażby w postaci PESEL-a. No, teoretycznie ktoś pewną receptę przeskanował, starał się ten PESEL zamazać, ale używając programu GIMP, którego prawdopodobnie używacie na informatyce, jesteśmy w stanie bez problemu odkryć sobie taki numer PESEL i zapoznać się z danymi osobowymi takiegoż użytkownika. No ale zdarzają się też drastyczne przykłady, kiedy ludzie w internecie chwalą się numerami kart kredytowych. Tutaj sami stajemy się ofiarą, bo tak naprawdę każdy, kto zapozna się z numerem naszej karty kredytowej, jest w stanie na nasze konto zrobić sobie zakupy, kupić sobie grę w sklepie Google Play, kupić sobie jakiekolwiek inne usługi, dosłownie zrobić nią wszystko. No, pojawiają się też takie serwisy, gdzie po prostu no, autorzy zachęcają wręcz do dzielenia się informacjami o swoich kartach kredytowych. To bardzo utrudnia pracę. Chodzi o to, że w momencie, gdy coś złego się wydarzy, kiedy cyberprzestępca na przykład ukradnie nam środki płatnicze jakieś, no najpierw policja musi ustalić, skąd on taką wiedzę miał. No a w momencie, gdy chwalimy się w internecie wszystkim, sprawami prywatnymi, numerami kart kredytowych, numerem konta, statusem majątkowym, tak naprawdę ustalenie, gdzie nastąpił ten wyciek, na którym, że tak powiem, punkcie styku naszych prywatnych spraw z życiem internetowym jest bardzo, bardzo trudne.
Możemy za pomocą Twittera wyszukać sobie wszystkie profile. To jest tylko i wyłącznie wycinek profili, które zawierają karty kredytowe. Te numery nie są w żaden sposób zamazane. Możemy za pomocą tych numerów udostępnianych na Twitterze dowolnie je wykorzystywać. No oczywiście użytkownicy robią to na własną odpowiedzialność. Ale niestety zdarzają się także drastyczne przypadki. To akurat zrzut z Instagrama. Z jakiegoś powodu młodzi ludzie po uzyskaniu dowodu osobistego pragną obfotografować go z każdej strony i umieścić na Instagramie, żeby pochwalić się, tak jak tutaj Jakub Wojciech, jego dane są zamazane, chwali się swoim pierwszym dowodem osobistym. No, wykorzystanie danych z dowodu osobistego umożliwia cyberprzestępcom założenie dowolnej ilości kont bankowych, a następnie używania tych kont bankowych na przykład do prania brudnych pieniędzy. No przestrzegam przed takim zachowaniem, jeżeli macie jakiekolwiek dokumenty, swoje dokumenty, czy ktoś was prosi o skany tych dokumentów, czy o fotografię, no niestety robicie to na własną odpowiedzialność. No niestety na Instagramie możemy takich dowodów osobistych znaleźć dużo, dużo więcej i tak naprawdę wcale nie trzeba się wysilać, po prostu wystarczy jedno zautomatyzowane zapytanie. To są tylko wycinki takich stron z regularnie pojawiającymi się dowodami osobistymi na indywidualnych profilach użytkowników. Na Instagramie codziennie pojawia się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Ale nie tylko, bo możemy też przeczytać sobie prawa jazdy, zapoznać się ze wszystkimi danymi osobowymi użytkowników. To są akurat polskie prawa jazdy. Na poprzednim slajdzie mieliśmy polskie dowody osobiste. Więc możemy zapoznać się ze wszystkimi danymi osobowymi użytkowników zamieszczonymi na prawie jazdy. Dzięki zebranym w mediach społecznościowych informacjom można bez problemu płacić numerem czyjejś karty kredytowej w internecie. Tutaj nie potrzebujemy żadnych innych parametrów. Możemy się logować na czyjeś konto, na przykład w sieci komórkowej. Nie potrzebujemy tak naprawdę żadnych innych informacji poza imieniem, nazwiskiem i PESEL-em i wszelkiego rodzaju danymi. Także podsumowując, użytkownicy swoim zachowaniem, czy nawet brakiem świadomości tego, co może wydarzyć się w internecie, tym jak dysponować, jak chronić swoje dane osobowe, bardzo często utrudniają cały ten proces wykrywczy. Warto o tym pamiętać. Jeśli mamy jakiś określony poziom świadomości, wiemy, co może się wydarzyć, potrafimy rozróżnić, jakiego rodzaju nasze wrażliwe dane osobowe powinny być zachowane tylko i wyłącznie dla nas, jakie dane finansowe powinny być zachowane dla nas, a jakie możemy udostępniać, to wszystko jest w porządku, jeśli potrafimy je chronić. Mam nadzieję, że kiedyś zostaniecie studentami Mazowieckiej Uczelni Publicznej. Zapraszam na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, szczególnie na specjalizację związaną z cyberzagrożeniami. Wtedy będziemy mogli dość szerzej porozmawiać na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu Pawłowi za tą bardzo, bardzo pouczającą lekcję. Ja już chyba w ogóle telefon wyłączę i nie będę korzystać. No cóż. No tak. Szanowni Państwo, dziękujemy za te odpowiedzi, które się pojawiły, bo one są bardzo ciekawe. Okazuje się na przykład, że ponad połowa, dobrze mówię, nie brała udziału w Dniu Bezpiecznego Internetu, nie znała tej akcji. No to mam nadzieję, że już teraz poznaliście, na czym to polega. Potem kolejne pytanie, które gdzieś tutaj się pojawiło, to było, tak, już mamy tutaj odpowiedzi, to było, czy doświadczyłeś jakiejś formy cyberprzemocy? I proszę zwrócić uwagę, aż 43% owszem, spotkało się z czymś takim, doświadczyło cyberprzemocy. To niezwykle niebezpieczna sytuacja, chociaż jakoś szczególnie nas niestety nie dziwi. Mamy tutaj wymienione, z jakimi formami cyberprzemocy spotkaliśmy się, między innymi z hejtem. To jest to najczęściej pojawiające się tutaj zagrożenie, 34%, ale też na przykład publikacja ośmieszającego wizerunku, czy na przykład włamanie na konto serwisu społecznościowego. Wydaje mi się, że to, co przed chwilą zaprezentował pan Dymek,
pokazuje, jak łatwo pewne rzeczy można zrobić i w związku z bezpieczeństwem sieci, jak łatwo można dostać się na czyjeś konta, w jaki sposób łatwo można czyjeś dane wykorzystać, więc chrońcie, kochani, chrońcie swoje dane, nie udostępniajcie ich w sieci w taki łatwy sposób. Również informacje o sobie, o swoich bliskich, o tym, gdzie jesteście w danym momencie. Popularne jest bardzo, jeżeli ktoś zdaje właśnie egzamin na prawo jazdy, że pokazujemy, okej, zdaliśmy już. Przecież to też jest jakaś, później gdzieś może się to wiązać z jakimiś konsekwencjami. No dobra, ale miałem się nie rozgadywać. Dobrze, dziękujemy bardzo. I teraz taka mała niespodzianka, bo prosiliśmy Państwa o podanie pewnych danych osobowych przy wypełnieniu tej ankiety. No i przeglądając wyniki, postanowiliśmy nagrodzić 3 osoby, które najszybciej wypełniły ankietę i poprosimy tutaj na scenę, proszę przeczytaj. Tak, bo to ja pisałem. Maria Żmudowska z Łącka. Zapraszamy. Maja Kacprzak z Nowego Kamienia i Alicja z Sannik. Tutaj nie mam nazwiska, ale mam nadzieję, że jest jedna Alicja z Sannik. Zapraszamy na scenę. Mamy takie drobne niespodzianki dla Was. Proszę, podziękowaniu bardzo. Za wypełnienie ankiety. I zaangażowanie w naszą akcję. Bardzo dziękujemy. No właśnie i dziękujemy bardzo przy okazji wszystkim Wam za wzięcie udziału w tym dniu, ale też jak rozumiem za zaangażowanie, no bo wiązało się to też z wzięciem udziału w konkursach. A propos konkursów, czy jeszcze nie? Oczekujemy na wyniki konkursu, czekamy tutaj jeszcze na dyplomy z konkursu wiedzy i za chwilkę przejdziemy do podsumowania, ale rzeczywiście zbliżamy się do podsumowań. Zapraszamy naszych uczniów, przepraszam, z powrotem do ławek. Bo jak to na lekcji, podsumowania zawsze muszą być. Zobaczymy, co zapamiętali. Swoją drogą, nie wiem, czy Państwo wszyscy widzicie, w jakich pięknych koszulkach występują nasi uczniowie. Staszic jest najlepszy! No dobrze, kochani, usiądźcie. No i cóż, właśnie, podsumowanie. Kochani, otwórzcie notatki i przypomnijmy sobie zasady bezpiecznego internetu. Proszę. Zabezpiecz swój sprzęt, komputer, telefon, tablet. Zainstaluj antywirus. Pamiętaj o aktualizacjach. Nie klikaj w nieznane linki i nie pobieraj podejrzanych załączników. Dbaj o swoją prywatność. Skonfiguruj ustawienia prywatności. Nikomu nie podawaj swoich haseł. Szanuj siebie, dbaj o swój pozytywny wizerunek w sieci. Szanuj innych. Nie wyzywaj. Nie obrażaj. Nie hejtuj. Szanuj swój czas, zastosuj limit w spędzaniu czasu w sieci. Bądź krytyczny. Nie wszystkie informacje dostępne w sieci są prawdziwe. To, co wrzucisz do sieci, zostaje tam na zawsze. Korzystaj z możliwości, jakie daje nam internet. Przestrzegaj prawa. Pamiętaj, że regulacje prawne obowiązują również w internecie. Pamiętaj, że z każdej sytuacji jest wyjście. W przypadku zagrożenia online, poproś o pomoc zaufaną osobę dorosłą. Możesz też zadzwonić pod bezpieczny numer 116 111. No jesteście bardzo przygotowani. Bardzo dziękujemy. Byliście bardzo uważni na dzisiejszej lekcji. Myślę, że zasłużyli na gromkie brawa. I
tak zbliżając się do kolejnego punktu naszego podsumowania, prosimy na scenę panią dyrektor i chcielibyśmy rozstrzygnąć konkursy, które odbywały się na terenie naszej szkoły, jak również w dniu dzisiejszym. I tak, prosimy panią Agnieszkę Strzałkowską, organizatora konkursu Stop Hate. To był konkurs dla uczniów naszej szkoły. Stop Hate. Taki prosimy. Był konkurs organizowany dla uczniów w naszej szkole. I wyłonimy zaraz tutaj. Znaczy się już są wyłonieni zwycięzcy, tylko wy poznacie kto. A ja chcę, jeżeli chodzi o te piękne koszulki, to one dzisiaj mają swój chrzest, bo to pierwszy raz pokazaliśmy nowy symbol Staszica i tu współautorem, albo może i autorem razem z uczniami, to jest właśnie pani Agnieszka Strzałkowska. Dziękujemy za ten wspaniały pomysł. Pani dyrektor, a my przy tej okazji chcieliśmy pani wręczyć taką koszulkę. Ojej, dzięki. Ja myślę, że większość uczniów, jak nie wszyscy, będzie chciała sobie zakupić taką koszulkę Staszic w odpowiednim rozmiarze, a może docelowo nawet bluzy będziemy chodzić w takich. No. Dziękuję bardzo. I poprosimy. I zapraszam do siebie ucznia klasy drugiej TG, Rafała Górskiego, który zajął trzecie miejsce. Stop Hate. Pani Agnieszko, pani wręcza. Chodźcie państwo bliżej. I proszę bardzo, dyplom. Zapomniałabym ci dać dyplomu. I tu zapraszam. Drugie miejsce zajął Kuba Hiszpański. Zapraszamy. Do zdjęcia wspólnego. Gratuluję. Proszę bardzo. Gratuluję. Gratuluję. Pierwsze miejsce zajęła Barbara Żabka. Basi. Zapraszamy, Basiu, gdzie jesteś? Basi niestety nie ma, jest chora. Aha, to gratulacje, duże brawa dla Basi. I wyróżnienie dla Natalii Rurasz z klasy pierwszej TG. Dla Wiktorii Cichosz z klasy drugiej TG. I dla Łukasza Józwiaka z klasy drugiej TG. Zapraszamy. Moi drodzy, zanim poznacie wyniki w dzisiejszym konkursie, to pozwolę sobie tak oficjalnie wręczyć nagrodę za udział w konkursie, który był organizowany w ramach Międzypowiatowego Dnia Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół imienia Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Chcieliśmy to tak zrobić uroczyście uczniom, którzy reprezentowali naszą szkołę. I tutaj zapraszam Mateusza Siemińskiego. To jest wyróżnienie dla Mateusza za udział w konkursie Cyberprzestępczość. Chroń swój wizerunek. Jest Mateusz? Klaudię Wolińską poproszę.
Wyróżnienie dla Klaudii Wolińskiej. Gratuluję. Proszę bardzo. Że godnie reprezentowała naszą szkołę. Tak, a jeszcze główna. No i główna nagroda, bo nasz uczeń Wojtek Duda, zapraszamy, zajął pierwsze miejsce w konkursie organizowanym w Zespole Szkół imienia Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Cyberprzestępczość. Chronię swój wizerunek w sieci. Gratulacje. Bez koszulki, bo ładniej, bez koszulki. No i oczywiście nagroda dla ciebie. Cieszymy się bardzo, Wojtku. No i oczywiście przekazuję podziękowania dla dyrekcji i całego zespołu szkół w Wyszogrodzie za zorganizowanie i możliwość wzięcia udziału w naszych uczniów w konkursach. Bardzo dziękujemy, pani dyrektor. A teraz chcielibyśmy, ponieważ jeszcze nie mamy wyników konkursu naszego tutaj szkolnego, to chcielibyśmy wręczyć podziękowania za Państwa udział tutaj w naszej uroczystości, za współpracę, za różne działania, które Państwo wykonaliście, aby uświetnić ten dzisiejszy dzień. Dziękujemy bardzo panu Pawłowi Dymkowi. Poprosimy panią dyrektor o wręczenie podziękowania. Bardzo dziękujemy za udział w tej uroczystości panu Marianowi Kuciowi i proszę też przekazać na... Tak, właśnie dziękujemy również MSCDN-owi za włączenie się w tę akcję, za pomoc w znalezieniu również świetnych prelegentów. Dziękujemy. Tak, pozostałe podziękowania wyślemy, ponieważ są to osoby, które brały udział zdalnie, ale też mamy podziękowania dla... Ale mamy też podziękowania dla Państwa nauczycieli, którzy tak ochoczo i tak z dużym zaangażowaniem włączyliście się też w tę naszą akcję. Doceniamy Waszą pracę, oczywiście razem z młodzieżą. Tak, w oczekiwaniu na wyniki konkursu i na dotarcie do naszej komisji z wynikami, to może tym razem właśnie troszkę inaczej. Poprosimy tutaj Państwa opiekunów, jeśli ktoś jest nieobecny, kogo wymienimy, bo takich dostaliśmy tutaj w zgłoszeniach, to poprosimy przedstawiciela szkoły o odebranie tego podziękowania, a jeśli komuś nie wypisaliśmy, ponieważ no właściwie, nie wiem, nie dotarło być może do nas jakieś nazwisko, to oczywiście doślemy do szkoły takie podziękowanie. I zapraszamy do nas pana Daniela Szturomskiego ze Szkoły Podstawowej imienia podporucznik Emilii Gerczak w Łącku. Zapraszamy panią Annę Smoczyńską ze Szkoły Podstawowej imienia Bolesława Chrobrego w Kapturach. Zapraszamy panią Monikę Kluge ze Szkoły Podstawowej imienia Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu. I tutaj pani Monika Kluge jeszcze ma podziękowanie z innych szkół. Tak, pani Monika była aktywna w kilku szkołach, więc no właśnie, dziękujemy. Podziękowanie dla pani Agnieszki Zarzyckiej Rakoczy. Nie zdążyłam doczytać szkoły, przepraszam. Z Łącka, tak? To przedstawiciela, nie ma, albo ucznia zapraszamy, żeby odebrać podziękowanie. Pana Radosława Tarkę prosimy. Dziękujemy bardzo. Brawo, brawo. Panią Bożenę Rachubińską, również dziękujemy pani Bożenie, Szkoła Podstawowa w Pacynie. Pacynę zapraszamy.
Podziękowanie dla pani Renaty Kuźniewskiej ze Szkoły Podstawowej w Gostyninie. I podziękowanie dla pani Agnieszki Bębenisty, ale chyba pani Agnieszki nie ma, bo to, ta młodzież online uczestniczyła. To jest Szkoła Podstawowa ze Słubic, tak? I chyba z Iłowa. I to chyba są podziękowania. Tak. I dziękujemy bardzo. W oczekiwaniu na wyniki myślę, że pokażemy prezentację, taki filmik. Poprosimy tutaj panów z pracami, które zostały nagrodzone właśnie w konkursie Stop Hate, bo myślę, że warto te prace zobaczyć. Watykańczyk. Dość nieciekawy wirus. Właściwie nie robi nic takiego, ale zaświeca komputery. Może spowoduje, że komputer się nie zaczyna. Czy na swoim komputerze masz zainstalowany antywirus? Tak. Czy często aktualizuje pani system? Nie, niestety to dochodzi bardzo zawalony. Cały dysk jest wolny. Przez co mój komputer bardzo wolny. Czy miała pani kiedyś wirusa? Koronawirusa nie. Jednak myślę, że mój komputer był zainfekowany. Masz bogatych kolegów w Nigerii. Jakie ma pani hasło do poczty? Imię psa i końcówka 1, 2, 3. A jak pies ma na imię? Leksio.
Kiedy ostatni raz korzystałaś z internetu podczas odrabiania lekcji? W tym tygodniu. Ile czasu pani spędza w internecie? No niestety bardzo dużo. Muszę powiedzieć, że coraz więcej. Zaczynam dzień od przeglądania stron. Myślę, że mam problem z uzależnieniem od internetu. Znała pani kiedyś niesprawdzony link? Jakie były tego konsekwencje? No niestety zdarzyło mi się. Myślę, że jak każdemu kliknąć w jakiś taki link. A zrobiłam to tylko i wyłącznie dlatego, że dotyczyło to miejsca, w którym ja mieszkam. Dlatego mnie to zaciekawiło. Pomyślałam sobie przez chwileczkę, że kurczę, to mógł być jednak wirus. I bardzo się przestraszyłam, ale na szczęście nic złego się nie wydarzyło. I właśnie w taki sposób działają pewnie hakerzy. Czy zdarzyło natknąć się pani na fake newsy w sieci? Tak, zdarzyło mi się natknąć na taki fake news. Na jakiego fake newsa natknęła się pani? Ostatnio pojawił się fake news o tym, że ma zabraknąć paliwa na stacjach paliw. No i w wyniku tego bardzo wielu ludzi udało się na stację, żeby tankować. No i ja się dowiedziałam po fakcie tak naprawdę, więc podejrzewałam, że to jest fake news i dlatego nie pojechałam tankować z tego samochodu. Dobrze, dziękujemy bardzo. To był film przygotowany przez uczniów naszej szkoły, zespołu szkół w Gombinie, który dokumentował nasze działania w ciągu ostatnich kilku tygodni, miesięcy? Tygodni. A, masz wyłączony. Dobrze. Trochę techniki. Tak, w ciągu ostatnich kilku tygodni, zdecydowanie. No dobrze, moi drodzy, chyba mamy wreszcie to, na co najbardziej czekała zwłaszcza młodzież, która tutaj przyjechała w celach konkursowych, czyli rozstrzygnięcie konkursu. Zapraszamy przewodniczącą i organizatora tego konkursu, panią Elżbietę Ostrowską. Prosimy panią dyrektor o wręczenie nagród. Dzień dobry Państwu. Jest mi miło poinformować, że nasz konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do konkursu ogólnie i ze szkół podstawowych i ze szkół ponadpodstawowych zgłosiło się 109 osób, z czego konkurs podzieliliśmy na dwie kategorie. W osobnej kategorii rozstrzygaliśmy szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe i może najpierw zaczniemy od szkół podstawowych. Pierwsze miejsce w teście z wiedzy dotyczącej Dnia Bezpiecznego Internetu zdobył uczeń ze szkoły podstawowej imienia Janusza Kusocińskiego z Pacyny. Zapraszamy Filipa Urbańskiego. Brawo, brawo. Brawo Filip. Drugie miejsce zapraszamy ucznia ze szkoły podstawowej imienia Ojca Świętego Jana Pawła II ze Słubic, Jakuba Skorocha zapraszamy. Trzecie miejsce zajęła uczennica ze szkoły podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Gombinie, zapraszamy Agatę Żabkę. Komisja zdecydowała się przyznać trzy wyróżnienia. Wyróżnienie
jest dla Agnieszki Lewandowskiej, Szkoła Podstawowa imienia Bolesława Chrobrego z Kaptur. Dla Gabriela Rutkowskiego, Szkoła Podstawowa imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego z Nowego Grabia. Gratulujemy. I dla Jakuba Feliniaka, Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej z Gąbina. Gratulujemy zwycięzcom, gratulujemy również opiekunom, którzy przygotowywali młodzież do dzisiejszego konkursu. Powiem szczerze, że konkurs był bardzo trudny, a wyniki bardzo zadowalające. I przejdziemy może do nagród w kategorii szkół ponadpodstawowych. Pierwsze miejsce, Kuba Górecki, zespół szkół z Gąbina. Gratuluję, Kuba. Miejsce drugie, Wojciech Duda, też nasz zespół szkół z Gąbina. Trzecie miejsce, Michał Dylik, zespół szkół z Gąbina. Jest Michał. W kategorii szkół ponadpodstawowych mamy dwa wyróżnienia. Zapraszamy Karolinę Dobrzyńską z zespołu szkół Stanisława Staszica w Gąbinie. Karolina jest na lekcjach. I zapraszamy Darię Miaśkiewicz z zespołu szkół imienia Lokady Bergerowej z Płocka. Tak, tutaj mieliśmy test online akurat w tym przypadku. Również gratulujemy zwycięzcom, ale również i opiekunom, którzy przygotowywali młodzież. Ja myślę, że nasza młodzież już w szkołach ponadpodstawowych to sama się przygotowuje poniekąd do konkursów. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani dyrektor. Jeszcze, ale... Zanim poprosimy panią dyrektor o zamknięcie uroczystości, chcieliśmy podziękować naszej młodzieży za ochocze włączenie się w organizację Dnia Bezpiecznego Internetu 2022 w naszej szkole. Chodźcie tutaj do nas wszyscy. Słuchajcie, prosimy wszystkich, również tych, którzy grali nam na instrumentach, którzy śpiewali, którzy występowali ze śpiewającym panem Tomaszem Obidowskim. Zapraszam was tutaj na scenę, pokażcie się. Jesteśmy wam wdzięczni za włączenie się w tę organizację, bo przecież bez was nie miałoby to za bardzo sensu. Dziękujemy pani dyrektor Jadwidze Irenie Milewskiej za wsparcie w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości. Starostwu powiatowemu w Płocku za ufundowanie nagród oraz stowarzyszeniom działającym w naszej szkole i Radzie Rodziców. Pamiętajmy wszyscy, że nasze działanie nie zaczyna się i nie kończy dziś, lecz powinno mieć długofalowe skutki. Teraz już wiesz, co to jest TDBI. Tak, Dzień Bezpiecznego Internetu. Dziękujemy. Zapraszamy. Dziękujemy. Panią dyrektor. Zapraszam. Szanowni Państwo, droga młodzieży, dziękuję za ten piąty powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu. Dziękuję prelegentom, że zaszczycili nas swoją obecnością, tym, którzy byli na żywo i tym, którzy byli z nami w sieci. Dziękuję wszystkim szkołom podstawowym i średnim, które przybyły na nasze spotkanie. Dziękuję panie Elizie, panu Piotrowi
i pozostałym informatykom, pani Eli Ostrowskiej za włożoną pracę i wszystkim, którzy się zaangażowali w to dzisiejsze wydarzenie. Bardzo serdecznie dziękuję i na koniec powiem opowiem taką historię. Dlaczego? Brzegiem morza idzie sobie człowiek. Patrzy, a drugi tak idzie też brzegiem przed nim i tak zbiera meduzy i wrzuca je do wody. I zbiera i wrzuca, a fale cały czas wyrzucają je z powrotem na brzeg, na piasek. I ten, który idzie na spacer, pyta tego, który robi tą czynność, mówi: słuchaj, ale po co ty to robisz? No przecież widzisz, obejrzyj się, przecież zobacz. Woda jest z powrotem wyrzuca na brzeg. A on tak mówi: słuchaj, ale może jedna się uratuje. Dlatego to robię. Dlatego te nasze działania są po to, żebyście podnieśli głowę z nad tych telefonów i zaczęli tak między sobą rozmawiać, żeby uzależnienie od internetu, które tutaj było pokazane, ta liczba godzin spędzonych, niektórzy całą dobę, żeby tego nie robić. Po to właśnie robimy. Jedna uratowana dusza to będzie dla nas plus. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia za rok. Dziękujemy bardzo, pani dyrektor. Dziękujemy.